Dzień dobry moi drodzy, za chwilę obejrzycie i wysłuchacie mojej rozmowy z Frizem i chciałem wam tylko powiedzieć, że tak jak pewnie wiecie, Imponderabilia to format bez edycji, chyba że, i w tym wypadku to chyba że nastąpiło. Karol poprosił o kilka momentów do wycięcia i ja na tę prośbę przystałem, ponieważ miałem prosty wybór. Albo w ogóle nie będę mógł wyemitować tej rozmowy, albo wytnę te kilka rzeczy, na które on nalegał i wam ją puszczę. Chciałem po prostu, żebyście o tym wiedzieli na samym początku, żebyście nie doszukiwali się czegoś pomiędzy wierszami. Uważam, że rozmowa jest naprawdę bardzo ciekawa. Dajcie znać, co o niej myślicie, a teraz miłego seansu. A to jest ten taki mini tablecik, tak? iPad, no. Mini iPad, okej, bo właśnie do śmigłowca mi polecali takiego sobie kupić. Ale żeby to na nim mieć? GPS-y. Jest taki Sky Demon i tam masz jakby wszystko. GPS-a, masz pogodę, wszystko, nie? Taki po prostu komputer pokładowy. Tego nie ma w śmigłowcu? No pewnie za $500 000 jest. A, okej. Okay. Ale to czekaj, bo jakby masz taki tablecik, który sobie gdzieś tam sam kładziesz na deskę, żeby wiedzieć jaka jest pogoda? Nie no, masz po prostu, możesz taką rurkę zamontować i ty po prostu, no taki wiesz, jak w samochodzie przystawka do szyby, to na rurce taka powiedzmy przystawka bardziej trzymacz do telefonu czy tabletu, nie? A pokazuje fotoradary? Wiesz co, no właśnie nie ma. Nie ma powietrznych fotoradarów, ale tam nie ma i są, bo jednocześnie nie ma, a jednocześnie w sumie cały czas jesteś pod takim radarem, możemy powiedzieć, nie? Cały czas się sprawdza. No tak. No dobrze, to pogadamy też o tym. Dzień dobry, Karolu. Witam cię serdecznie, cześć. Bardzo się cieszę, że trafiłeś do... Udało się, z lekkim spóźnieniem. Ale z lekkim spóźnieniem, bo na pewno jechałeś przepisowo. No jechałem na pewno tak, że mandatu nie dostanę. O, może w ten sposób. Widzicie? Widzicie? To wszystko jest nieprawda, co mówią youtuberzy, że pędzą. Nie, wszystko jest okej. Słuchaj, chciałem zacząć naszą rozmowę od czegoś takiego. No. Wyobraź sobie, że nie wychodzi nigdy na rynek gra Pokémon Go. No. Ciężko. Co się dzieje? Ciężko. Wiesz co, ciężko jest powiedzieć, ale myślę, że byłoby ciężko ogólnie. Więc ogólnie można to podsumować jednym słowem, że ciężko. Tak. Ale nie, no to był kluczowy moment, nie? To był kluczowy moment. I wydaje mi się, że bym odpuścił, bo to był taki rok po moim technikum, gdzie ja powiedziałem rodzicom, się mnie pytali, co dalej zamierzam robić. Ja mówię, słuchajcie, no ogólnie plan jest taki. Robię sobie rok przerwy, nie idę nigdzie na studia i spróbuję z tym YouTube'em, nie? Tam był wtedy taki mój okres, gdzie na tym YouTubie bardzo mi szło, właściwie najgorzej na przestrzeni całej mojej tamtejszej kariery. No, więc myślę, że bym zrezygnował chyba, ale myślę, że bym robił wideo dalej, bo jakby to kocham i pewnie bym poszedł w jakąś stronę taką produkcyjną, wiesz, jakieś wideo eventowe i takie rzeczy. A że dla kogoś? Tak, teledyski i takie. Okej. To ciekawe, czyli de facto nie myślałeś nigdy o tym, nawet wtedy, załóżmy, że przed wyjściem tego Pokémon Go. Dla tych, co nie wiedzą, to Karol po prostu zaczynał od tego, że i sam się zajmowałeś Pokémon Go. Zaczynałem. To był jeden z początków. Tak, no ten kluczowy, tak? Ten kluczowy. No i spinałeś ludzi, którzy też w Pokémon Go grali mocno, tak? I gdzieś tam się pojawili naokoło ciebie. Byliśmy taką, powiedzmy, najmocniejszą ekipą pokémonową w Polsce, nie? Tutaj w Krakowie, więc... Bo ja zawsze mam coś takiego, że jak gramy w coś, to stary tylko tryhard. Jakby nie ma czegoś takiego, że grasz for fun. To nie istnieje. No coś jak grasz, to musisz, stary, grindować, musisz być najlepszy w tą grę. Ja zawsze w każdej grze tak miałem. Więc no tak też w Pokémonach było, nie? Na ile się dało, bo nie było tej rywalizacji tam takiej 1:1, że z kimś walczysz, ale... w zbieractwie, w jakimś takim, wiesz, oddaniu do tej gry, no to rzeczywiście byliśmy pionierami, nie? No. To trochę tak próbuję skrosować z takim stereotypem tego, że rodzice jak wiedzą, że ich dziecko spędza za dużo czasu albo w komórce, albo w komputerze, to próbują gdzieś tam to odbić. Twoi rodzice nie mieli z tym problemu? Wiesz co, jak wbijałem, miałem serię kiedyś z platyny 1 do diamentu o 4 rano. Co znaczy z platyny od diamentu? W LOL-u. A, okej. Widzisz, Kamil jest lepszy w LOL-a niż ja, no dobra. I mi mama wyłączyła, stary, prąd, nie? Tak na chama? Tak. I to były tak, że przegrałem, bo tam masz 5 gier. Jedną wygrałem, jedną przegrałem, później kolejną przegrałem. I tak było, że ta gra była mega kluczowa. jak mama mi wyłącza kompa, to jakby po całej serii i już nigdy w życiu nie miałem serii do tego diamentu, nie? A to jest tak, jak masz diament, to coś tam w tym lolu umiesz, nie? Okay. No więc ja nie umiem nic jednak w nim, bo nigdy się nie udało wbić, więc nie, no wiesz, rodzice nigdy nie byli przekonani do samego końca, czy to w ogóle może w jakikolwiek sposób zaowocować gdzieś w przyszłości, nie? Szczególnie, że te moje historie z grami, no to były takie, że no tak naprawdę tylko Pokémon Go dało mi taki naprawdę duży boost do świadomości, że kurde, z tego można zrobić coś większego, nie? Wcześniej to wiesz, Minecraft, czy tam właśnie jakieś w CS-a grałem, w LOL-a, nagrywałem o tym oczywiście na YouTubie, ale no to nie było aż takie duże, nie? U mnie. A jak zareagowałeś, jak ci mama wyłączyła tego kompa? No wkurwiłem się strasznie, stary, nie? Wyszedłem z domu, wróciłem później o 6 rano do domu, chodziłem po ulicy, wiesz, miałem wtedy ile? 14, 15, 16 lat, nie wiem, nie pamiętam, aha, ale nie odzywałem się później przez tydzień. Stary, no przecież to był, stary, najważniejszy mój moment w życiu wtedy, okay, no wbijałem prawie diament, rozumiesz? No i tak było, nie? No, ale... a myślisz, że, bo dla mnie ten wątek, wiesz, rodzinny i młodości będzie tutaj trochę ważny. Nie, żebyśmy mieli w ogóle nie rozmawiać o pieniądzach, prawda? Ale wiesz, zastanawiam się, czy ty na przykład rozmawiałeś z nią później, dlaczego ona to zrobiła, czy ona uznała, że wiesz, że przesadzasz, już za dużo siedzisz przy kompie, za długo. Skolioza ci się przywróci, wiesz jak to jest. No. Że za długo, po prostu za długo, nie? Że 4 rano to już może trochę za późno, a to jest tak, że wiesz, jak wejdzie ci dobra passa, no to ciśniesz, nie? No i wtedy miałem jakiś taki dobry mood, dobrą pasę, mówię, gram dopóki, wiesz, dopóki mogę. No i się okazało, że o 4 już nie mogłem. No i taka historia. A jaki masz teraz kontakt z rodzicami? Wiesz co, wydaje mi się, że szczerze, najlepszy od moich nastoletnich, powiedzmy, lat, bo aha, ja w sumie nie miałem zbyt dobrego kontaktu z rodzicami. Zawsze było tak, że moja mama bardzo chciała mieć ze mną kontakt, a ja byłem takim zbuntowanym nastolatkiem, który aż na siłę nie chciał z nią mieć kontaktu. Wiesz, o co chodzi? Że zawsze miałem coś takiego, że nie potrzebuję pomocy, że zawsze sobie poradzę sam ze wszystkim. No i Wera mnie tak nauczyła, żeby budować od nowa trochę tą relację z rodzicami. No, więc teraz jest ona na pewno najlepsza, wydaje mi się, od moich tam nastoletnich lat, nie? A jesteś dla nich dalej, wiesz, małym synkiem, czy czujesz, że jesteś już, wiesz, dorosłym synem? Nie, myślę, że już nie traktuję mnie takiego małego synka, tylko już jak takiego dorosłego syna. Ale pytanie bardziej było, jak ja się czuję, czy jak oni mnie odbierają? Jak oni się odbierają? No to myślę, że już mnie tak nie odbierają. Okay. Ale to już mnie od dłuższego czasu tak nie odbierają. A ty się czujesz jakiś synek? No, w sensie... Co znaczy to w sumie? Wiesz, jest taka teoria, że mężczyzna przestaje być dzieckiem dopiero w momencie, w którym sam ma dzieci. Okej. Okay. No ty nie masz jeszcze dzieci, więc myślę, że można cały czas, wiesz, no ale z drugiej strony są ludzie, którzy mają po 50 lat, nie mają dzieci i się zachowują, jakby byli nastolatkami, no nie? Ty jeszcze przecież cały czas jesteś w wieku, który absolutnie, no, polega na tym, żeby robić dziwne rzeczy i szaleć, no bo jak się ma 20 parę lat, to od tego ten czas jest. Więc z tego powodu się zastanawiam. Nie, wydaje mi się, że nie. Że na przykład, czy jak masz moment słabości teraz, przy założeniu, jak sam powiedziałeś, że masz lepsze relacje z mamą, to czy wiesz, czy zdarza ci się na przykład, nie wiem, zapytać ją o radę? No, myślę, że zdarza mi się, ale nie w tak dużej ilości tematów, nie? Bo głównie te rzeczy, o których ty mówisz, że mam jakieś wątpliwości, to są na przykład związane z biznesem, gdzie wiem, że moi rodzice się nie znają na moim biznesie, więc tak, no nie wiem, czy ta rada by coś dała, ale na przykład jak mówimy tutaj o relacjach, no to myślę, że tak, to wtedy jak najbardziej rozmawiam. A czym się zajmują? Wiesz co, moja mama pracuje w przedszkolu już od wielu lat i tam po prostu jest pomocą, a mój tata najpierw pracował w firmie, która produkowała szafy, a później... no tak jakby razem z wspólnikami tą firmę przejęli i tam teraz ją mają i sobie robią. Czy takie... produkują mable? Tak, szafy przesuwne, drzwi przesuwne. Tak. Ale nie są z Kalwarii? Nie robią w Kalwarii. Nie, w Zagłębiu szaf po prostu i meblościanek, no bo to jednak tamten okres. Więc ja się urodziłem i wychowałem na takim typowym osiedlu, nie? No właśnie, na którym? Na Ruczaju, na Ruczaju. Także na Ruczaju. Ja jestem z bloków, takim, wiesz, jak raperzy są z bloków, a tam czasami nie do końca, to ja jestem z tych prawdziwych bloków i to naprawdę, że nie było łatwo i to dosłownie, nie? Wiesz, różne były historie na blokach, ale to było takie typowe blokowisko, gdzie cieszę się, że z niego się wyrwałem w pewnym momencie, tak świadomie uciekłem już z tego towarzystwa, no bo tak jak mówię, to było takie typowe blokowisko, czyli generalnie no raczej nieciekawe środowisko, nie? A od czego chciałeś najbardziej uciec? Wiesz co, to było takie, dla mnie w pewnym momencie, jeszcze wtedy nie tak świadomie, nie myślałem o tym tak świadomie, ale czułem, że dla mnie to, co ci ludzie robią, jest dziwne. Wiesz, o co chodzi? Że na przykład oni mnie zapraszają na piwo. Jest tak, myślę, no dobra, no ale jakby po co, nie? W sensie, nie wiem, wolę sobie pograć w piłę, porobić coś fajnego, niż siedzieć i pić piwo, nie? Oni palili papierosy. Ja pamiętam, że spróbowałem wtedy też palić na przykład Black Deville, to były takie czekoladowe i one mi smakowały, więc sobie je paliłem. I nadszedł moment, kiedy oni mówią, ej dobra, ale jak palisz paszki, to się złóż z nami na te papierosy. Ja mówię, stary, ale przecież ja nie palę, nie? I wtedy już wtedy nigdy nie zapaliłem papierosa. Więc brałem po prostu, no bo były smaczne, no ale też miałem coś takiego, że... Były smaczne i za darmo. Tak, ale miałem coś takiego, że dobra, no ale w sumie po co, nie? Jakby tak bardzo logicznie zawsze do wszystkiego podchodziłem i strasznie nielogiczne było dla mnie wszystkie te decyzje, które razem z nimi podejmowałem, no a później już przestałem i które oni już podejmowali, nie? Były dla mnie takie bardzo nielogiczne i no po prostu nie czułem się tam. W sensie na przykład, dobrze. Nie wiem, picie w tygodniu, tak? Nie, ogólnie jakby picie alkoholu nie będąc pełnoletnim, nie? Nie czułem w ogóle, że to jest w jakikolwiek sposób mi potrzebne, nie? Bo wiedziałem, że kurde, no będę pełnoletni, no to wtedy sobie będę mógł poimprezować, a teraz chyba muszę się skupić na tym, żeby, nie wiem, jakoś się nauczyć czegoś i tak... Wiesz, co chodzi, tak cieszyć się tym beztroskim życiem, które jeszcze mam wtedy, tak, no i tak do tego podchodziłem, no. Czyli ucieczka była świadoma? Tak. A masz, kojarz, wiem, że pewnie tam rzadko bywasz, ale masz ziomków z tamtych lat, nawet gdzieś, nie wiem, na Facebooku się macie, choćby, wiesz. Nie, no jak najbardziej, nie? Jak najbardziej, ale nie utrzymujemy kontaktu raczej, no raczej nie. Ale wiesz, jak czasem tam jestem i gdzieś ktoś przechodzi, no to wiadomo, że jest siema, co tam. No, ale to tak, nie? A nie brakuje ci tego? Nie. Starych ziomków? Nie. Ja jestem typem samotnika, wiesz? Ja ogólnie w sensie takim, nie wiem czy... Lubię bardzo spędzać czas sam ze sobą, wiesz? Jakby bardzo lubię spędzać czas z innymi, ale jak na przykład spędzam go za dużo, to mnie to męczy i potrzebuję raz na czas na przykład posiedzieć sobie cały dzień samemu, nie? I sobie porozkminiać samemu, więc ogólnie nie brakuje mi jakichś tam starych znajomości. Wiesz, ja też do tego podchodzę tak luźno, czyli nie wiem, masz z kimś vibe, jest fajnie, wiesz, spotykacie się, kurde, macie jakieś zajebiste przygody, no a w pewnym momencie gdzieś tam wasze drogi się rozchodzą i nie ma w tym nic złego, no po prostu tak działa chyba życie, tak mi się wydaje. I nie staram się na siłę kogoś przy sobie trzymać. Bo wiesz, że to się nie uda. No tak mi się wydaje, że to nie ma sensu, nie? Lepiej, wiesz, właśnie, jak skoro tak się rozchodzą drogi, to się rozejść, no i jak będzie okazja, no to gdzieś tam się znowu łapać po drodze, nie? Jasne. To jest super dojrzałe. Ja jestem bardzo podobnego zdania, jeżeli chodzi o znajomości i też wiem, że, nie wiem, przez około 8 lat mieszkałem w Krakowie, wiem, że tam było jakieś grono znajomych na studiach, którzy pojawili się, kiedy zaczęliśmy robić YouTube'a. Jak się przeprowadziliśmy do Warszawy, to też jedno grono znajomych, drugie grono znajomych. No nie brakuje ci ich? Z Krakowa? Co jakiś czas chcę się zobaczyć, wiesz, tak po prostu spotkać się na przykład z ludźmi ze studiów. No ale kurde, wiesz co, myślę, że doskonale ty sam tego doświadczyłeś, że czasem nie ma czasu. Czasem przejażdżka do Krakowa, no to no, po prostu wymaga takiego tripu, zrobienia, wiesz, wyrwania sobie całego dnia, żeby się przejechać. Do tego, wiesz, jak się przekracza 30, to zaczyna być dość duży odsetek znajomych, którzy już mają dzieci, a ludzie, którzy mają dzieci, trzymają się raczej z ludźmi, którzy mają dzieci, a nie z ludźmi, którzy nie mają dzieci, ja nie mam dzieci, więc to jest takie, wiesz, no, trochę inaczej się układa świat w naturalny sposób. Ja to też akceptuję, no bo też nie wyobrażam sobie, że wiesz, że będę zatruwał, albo że wiesz, będę się widywał z ludźmi, którzy mają dzieci wieczorami, no bo oni wieczorami nie mogą, bo muszą położyć te dzieci spać i tak dalej. Więc to też raczej naturalnie przyjmuję, ale czy czasem chwyta mnie taka nostalgia? No jasne, że tak. Jak jeszcze jestem w Krakowie i mam, wiesz, kawałek wolnego czasu, żeby się przejść po rynku, wiesz, obok starej uczelni. Mój wydział był akurat na płycie rynku, tam od strony ulicy Szewskiej. To wiesz, przechodzę sobie tam tędy i wiesz, przypominam sobie stare knajpy. To, no czad, nie? No, no. Ale też miałem pełną świadomość tego, że no come on, mam 36 lat. To już było. Studia były spoko, studia naprawdę fajne, ale nie da się tego, nie da się tego utrzymać. Ja się zastanawiam, czy ty z kolei masz coś takiego i wiem, że wspominałeś o tym w którymś wywiadzie, że twój najbardziej radosny czas to właśnie były Pokémony. Tak, tak. No, łapanie Pokémonów po mieście. Tak, no. Daleko trzeba było jeździć? Wiesz co? Bo ja wiesz, ja miałem zainstalowaną apkę, ale no nie używałem jej nigdy, wiesz, tak naprawdę. Ogólnie dużo trzeba było jeździć, bardzo dużo robić kilometrów i... Ale to jakby w mieście, nie? Wiadomo, w mieście. Aha, czyli nie trzeba było jechać gdzieś tam. Nie, w mieście, ale bywały takie dni, że wiesz, po kilkanaście godzin dziennie na rowerze cały czas zapierdzielało i wtedy jajka te wykluwało, no więc nabijało, wiesz, liczbę tam na tych kilometrach, więc tak. Jeszcze wracając, no. To ja tak sobie teraz pomyślałem o tym, to wiesz, z kim najbardziej bym się z takich szkolnych lat spotkał? No. Z moją wychowawczynią, stary. Jestem jej mega wdzięczny w ogóle, nie? Dobre. Jakby, ja to zrobiłem... Nie, jak no. Tak sobie myślę o wszystkich ludziach z klasy swojej licealnej, bo ja byłem w technikum, więc tak, powiedzmy, tak to nazwijmy licealnej, ale nie mam tak, żebym się z nimi spotkał, ale z wychowawczynią strasznie mi się chciał spotkać, stary. Taka zajebista babka, jakby tak dużo mi dała. A czego uczyła? Historii. Okej. Okay. Ale nienawidziłem historii, ale pozwalała ściągać. Nie, ja jestem bardziej... Równi nauczyciele zawsze będą zapamiętani. Ja jestem bardziej jednak, wiesz... może nie fizyka, ale chemia, matematyka, bardziej taki ścisły jestem niż polonistyczny, więc nie, to nie było mi po drodze, ale bardzo, bardzo zajebista kobieta i właśnie z nią bym się najbardziej chciał spotkać, bo ja mam coś takiego też, że wiesz co, na przykład jeszcze nawiązując do tego tematu osiedla, nie? Ja z tego wszystkiego, zawsze tak mam w życiu, że próbuję wyciągnąć jakieś fajne rzeczy z różnych sytuacji i z całej tej sytuacji osiedlowej wyciągnąłem mega dobre wartości, takie jak tacy typowi, wiesz, osiedlowcy mają, czyli wiesz, jakiś ten honor, tak, wdzięczność, wiesz, takie rzeczy, że musisz być oddany swoim ludziom, wiesz, nie sprzedać się, nie, no to wszystko zostało we mnie od tych młodych lat i na przykład mam wielką wdzięczność do swojej wychowawczyni, bo była przefajną dziewczyną, nie, znaczy panią. Dziewczyną też, no. Była młoda? Nie, raczej nie, ale no, była już po 40, więc dla mnie była o wiele starsza, dużo starsza, ale wiesz co, była taka, to była pierwsza moja nauczycielka, z którą jakby miałem wrażenie, że w ogóle ona myśli, w sensie, że jak jej wytłumaczysz, na przykład, proszę pani, nie opłaca mi się przyjść na ten WF, bo wolę nagrać film, bo to jest coś, co chcę robić w życiu, to nam ci powiedziała, dobra, to ci napiszę zwolnienie. No coś ty. Tak. No co ty? Gdzie są tacy nauczyciele? Jak jej, wiesz, powiedziałem to za 10. razem, ona mówi, Karol, nie może tak być, musisz przyjść tym razem, ale dobra, następnym razem coś ogarniemy. Wiesz, o co chodzi? Ona tak jakby, no myślała po prostu, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale po prostu myślała i to było zajebiste, nie? Po prostu dało się z nią dogadać i dopóki tego nie wykorzystywałeś w taki, wiesz, zły sposób, to naprawdę, bo też bywali tacy, bo ona do wszystkich była taka jakby otwarta, ale niektórzy próbowali, wiesz, tam coś sobie to wykorzystywać, no a ja do tego podchodziłem tak racjonalnie, że rzeczywiście jak nagrywałem film i nie mogłem przyjść na lekcję, no to i mówiłem i mi pisała zwolnienie po prostu. Super nauczycielka. To było mega fajne, nie? Super nauczycielka. Ja miałem ostatnio taką okazję potroszę, bo byłem w swojej wsi rodzinnej i akurat tak się zdarzyło, że w ten weekend, kiedy byłem... przepraszam cię. Czekaj, idę po papier. Dobra. Na szczęście, tu wszystko jest blisko. Hopsa. Dobra, nic się nie stało. Nic się nie stało, spoko, zaraz ci na wodę. Ogarniamy tutaj. Hopsa. Dla tych, co słuchają, trochę się tutaj rozlało wody. O, jest git. Dokładnie, tak jest. Więc doleję ci wody teraz. O, super, dzięki. Ja miałem ostatnio właśnie taką sytuację, bo byłem w swojej rodzinnej wsi i okazało się, że ten weekend, kiedy byłem, to był festyn. U nas. Wiesz, typu, no festyn typu dni tej wsi, coś takiego. No. Dni Leszczyny. I właśnie dowiedziałem się, że, bo to było na terenie szkoły i dowiedziałem się, że będzie moja wychowawczyni z gimnazjum. I tak strasznie się ucieszyłem, bo pomyślałem sobie, Boże, ja właśnie jej nie widziałem od tych czasów. Jak się dowiedziałem o tym, to nie dość, że poszedłem na ten festyn, żeby zobaczyć, co tam, jak to wygląda, to wiedziałem, że ją spotkam i wiesz, pogadaliśmy, nie wiem, przez 3-4 minuty, ale dla mnie to było takie, wiesz, fajnie po prostu zobaczyć się z kimś, kto naprawdę był fajnym nauczycielem. Ona jak nas brała na wychowawstwo, to była świeżo po studiach i pamiętam, że ona bardzo wtedy taka, wiesz, jak jakiś zapalony nauczyciel, który jeszcze przychodzi z tymi ideałami po studiach. Miała tą energię jeszcze. Tak, miała tą energię i pamiętam, że parę razy nas tak, wiesz, promowała, że kurczę, wiesz, próbujcie robić to, próbujcie robić tamto, nie, jakby nie zatrzymujcie się i to gdzieś tam, nawet jeżeli nie pamiętałem dokładnie tych słów, które ona mówiła, to pamiętałem, wiesz, ten styl myślenia, nie, żeby jakby próbować tak, sobie. Tak. No a wiesz, dzieciaki, które chodzą do gimnazjum na wsi, no to wiadomo, że mają kilka dróg, którymi mogą pójść i to nie zawsze jest wszystko takie proste i się może łatwo poukładać. Nie? Ja jeszcze miałem jednego zajebistego nauczyciela, który powiedział coś, co mi zostało w głowie do końca, do teraz. Jakby pamiętam to, po prostu całą tą sytuację pamiętam bezbłędnie. Potrafię sobie ją wyobrazić, jakby to było tu i teraz. I powiedział coś takiego, nie? Ja do niego tak. Proszę pana, ale po co mamy się tego uczyć? Przecież to jest taka głupota, nigdy mi się to nie przyda w życiu. A on mówi, masz rację. I wiesz, po co masz się tego uczyć? Żebyś nauczył się, jak się uczyć. I uważam, że to jest zajebiste, bo jakby... Bo właśnie o to chodzi w szkole w ogóle, nie? Jak tak sobie pomyślisz, że jakby tylko o to chodzi w szkole, żeby nauczyć się, jak się uczyć. I teraz to wykorzystuję na przykład. I teraz wydaje mi się, że nauczyłem się, jak się uczyć i dzięki temu mega szybko mogę przyswajać wiedzę różną. A właśnie, a czego się teraz musisz uczyć? Na przykład na śmigłowiec. A, w tym sensie, no tak. Okay. Ogólnie, w sensie... Bardziej myślałem o takich firmowych rzeczach. Ale śmigłowiec to absolutnie się liczy, no bo to jest jednak przyswojenie zupełnie nowej porcji wiedzy. Wszystkiego, nie? Wiesz, trzeba ogarnąć, nie wiem, trzeba ogarnąć jakieś animacje 3D, nie? No to ja siadam, stary, do tego i wiem, jak się za to zabrać, żeby się nauczyć tego w 2 tygodnie na przykład, nie? I to ogarniać, gdzie ktoś by pewnie mógł siedzieć nad tym i pół roku i nie wiedzieć, jak to zrobić, nie? Okej. A to jest cały czas tak, że ty jesteś ostatnią osobą, która zajmuje się filmem? No jeśli mówimy o moim kanale, no to i ostatnią, to tak, ale nie tylko ostatnią, bo ja jestem przy całym procesie, bo uważam, że nigdy ten produkt, który chcę dać, nie będzie w 100% tak, jakbym chciał, nie będzie mój, jeżeli na pewnych etapach ja nie będę tego kontrolował. A doszedłem do takiego wniosku, że montażysta, nie będąc w trakcie nagrywek, nie widzi pełnego kontekstu, nie? I na przykład, nie wiem, ktoś powie, stary, ja to mam zajebisty humor, nie? I montażysta stwierdzi, dobra, to jest bez sensu, wywalam to. A ja sobie pomyślę, że można to zostawić, bo później on był smutny i to zrobi fajny kontrast, jak się to da i wiesz, więc wygląda montaż tak, filmu mojego, że najpierw montażyści przygotowują mi taki 10-15 godzinny materiał, ja go skracam osobiście do 20 minut i później siada montażysta, go wykańcza i później seria poprawek tego wykończenia ze 4 razy. No i tak to wygląda. I cały czas tak robisz? Tak. Zajebiście. To ja to mega szanuję, bo przez lata, jak ja na YouTubie jestem od 2010 roku, to różne etapy ja miałem i różne etapy też widziałem u różnych, wiesz, znajomych, którzy, wiesz, tam na początku lat po 2010-2012, jak się zaczęły pojawiać pieniądze na YouTubie, no to bardzo szybko ludzie chcieli, żeby ktoś robił te rzeczy, czyli oni nagrywają, ktoś to montuje. Wtedy to było tożsame z profesjonalizacją, nie? Że jakby, no come on, teraz już mam ludzi od tego, nie? Mogłeś powiedzieć, o kurwa, od tego ludzi, oni przychodzą i robią. Pamiętam, że w Lekko Stronniczy my bardzo długo myśleliśmy, czy w ogóle ktokolwiek może nasze materiały montować, nie? Teraz mamy montażystów. I sami montowaliście, tak? Sobie? Stary, my montowaliśmy całą pierwszą serię praktycznie. Mieliśmy jednego montażystę, który nam pomagał, ale to jest 5 odcinków dziennie, więc jednak trochę tego materiału jest. Jak wróciliśmy w 2019 roku, to kilkaset pierwszych odcinków też montowaliśmy sami. Dopiero potem stwierdziliśmy, że no już po prostu nie jesteśmy w stanie, bo ja mam drugi kanał, którym się muszę zajmować. Włotek pracuje normalnie w firmie przez 5 dni w tygodniu, tak naprawdę 4, bo jeden dzień jest na LS-a. Wiesz, ma 2 dzieci, no nie mamy już właśnie tych 20 lat, nie? I też nie mamy czegoś takiego, co ty zapoczątkowałeś tak naprawdę. No nie w tym momencie zaczynaliśmy, że mogliśmy, wiesz, poświęcić się w całości YouTube'owi, czy może nawet nie chcieliśmy się poświęcić całości YouTube'owi, wiesz, właśnie zamknąć się w domu, robić tylko to, no nie, wiesz, mieć dedykowany czas, przeznaczony tylko i wyłącznie na to, żeby to pompować, nie, że ty nie tylko dobrze to wymyśliłeś, ale też zacząłeś to robić w dobrym momencie, nie, że była już po prostu możliwość. Oj tak, i to bardzo. Ale ja też w ogóle montowałem bardzo długo sam. Jeszcze właściwie moment, kiedy zaczął jakikolwiek montażysta u mnie pracować, to był, no tak myślę, że miesiąc przed domem ekipy. A wtedy już miałem, wiesz, z 1,5 miliona subów, nie? I jakby był taki czas, że mój tydzień wyglądał tak, że nagrywałem trzy filmy, wszystkie montowałem i montowałem je od tam 10 do 16, a po 16 w dzień, kiedy nie nagrywałem, robiłem live'a do 22, a następnego dnia nagrywałem i taka pętla przez pół roku. I powiedz mi, jak to jest możliwe, że nie wypaliłeś się? Właśnie, kurde, ja zawsze miałem od dziecka coś takiego, że ja na przykład jestem w stanie, stary, ja mam taką playlistę, że jestem w stanie słuchać jej w nieskończoność, mi się nigdy nie nudzą rzeczy. Okay. Nie wiem, może jest ze mną coś nie tak, może to jest jakieś spektrum autyzmu czy coś, stary, nie mam pojęcia, ale nie nudzą mi się rzeczy. Nie nudzą mi się rzeczy, po prostu. I w sensie, no bardzo ciężko, żeby mi się coś znudziło. Ja tak się łapię na tym, nie? I że na przykład jedziemy autem i Wera już widzę jej po imieniu, że kurwa, ta playlista już leci od 2 lat, ta sama, nie? A ja wiesz, a ja się bawię dobrze, nie? Mówię, zajebiste minuty lecą. I jakby nie mam czegoś takiego, że mi się... Jak coś lubię, to dopóki nie, mi się jakby... No nie nudzą mi się rzeczy, nie? No ale wiesz, to też jest tak, że na przykład Pokémon Go mi się znudziło, bo dlatego, że nie było tam rywalizacji. I dla mnie jakby... Ten element jest mega ważny, nie? Okay. Jak nie mam się z kimś, jak z kimś porównać, a tam już doszedł taki etap, że wiesz, nie wiem, wbiliśmy najwyższe levele, każdy miał praktycznie jaką chciał liczbę najlepszych tych Pokemonów, najrzadszych i najmocniejszych, no to było tak koniec gry, nie? Więc dlatego mi się znudziło, bo się gra dla mnie skończyła. Ale jakby ona, jakby ją rozwijali wcześniej i dodawali rzeczy, to by mi się nie znudziła nigdy tak samo, nie? Więc ogólnie tak mam, że albo mi się nie nudzą, albo mi się bardzo długo nudzą rzeczy, nie? Okay. Ale wiesz, że jesteś wyjątkowy w tym sensie. Pewnie masz naokoło siebie ludzi, którzy właśnie inaczej patrzą na rzeczy, że szybciej się nudzą, że szybciej nie chcą na przykład czegoś robić. Mówię tu głównie o pracy, nie o, wiesz, na przykład gierkach po prostu. Jestem też mega uparty, nie? Jak sobie coś pomyślę, to jest koniec, nie? Wiesz, jak stwierdzę, że dobra, robimy to, no to jakby jest koniec. Musimy to zrobić po prostu, bo nie odpuszczę, nie? No i te dwie cechy... A co cię głównie motywuje? Wiesz. No właśnie to jest dobre pytanie, bo wiesz co, ciężko mi jest na nie odpowiedzieć, bo jakbym się tak zastanowił, co mnie głównie motywuje, chyba po prostu chęć rozwoju, chęć robienia czegoś większego, tak? Na pewno chęć bycia zapamiętanym, nie? Chciałbym, żeby było coś takiego kiedyś, że ktoś taki był, fajne rzeczy robił, nie? A kto chciałbyś, żeby cię pamiętał? No ogólnie ludzie, nie? Żeby, wiesz, być po prostu, gdzieś zapisać się w popkulturze, nie? Być kimś takim, kto coś wniósł, kto otworzył jakieś drogi, jakieś drzwi, nie? Ale w sensie chcesz, bo to zapamiętanie to jest takie triki trochę, bo z jednej strony oczywiście, wiesz, jak sobie idziemy przez miasto i widzimy pomniki ludzi, no to są ludzie zapamiętani w pewnym sensie, tak? No bo oni już są, no tak, gdzieś mają nazwy ulic, są zapamiętani, ale głównie... Kiedy się trochę zejdzie kilka poziomów niżej, to ludzie głównie chcą być zapamiętani na przykład w pamięci swoich bliskich albo dzieci. No nie? Czy to gdzieś w tym kierunku? A da się być niezapamiętany w pamięci swoich bliskich albo dzieci? W sensie, no chyba, tak? Da się. No bo wiesz, chcesz być kimś ważnym dla tych ludzi. Nie tylko, że wiesz, no bo wiesz, masz na pewno wujków i ciocie... Być zapamiętanym traktuję bardziej jako takie zawodowe spełnienie. Okej, a nie prywatne. Zawodowo być zapamiętanym, o może w ten sposób, nie? Że jakby, ten gość, wiesz, zrobił parę fajnych akcji, nie? W przypadku dzieci to moim zdaniem trochę to jest też tak, że w ogóle dzieci się rodzi dlatego, że to jest część ciebie, która idzie dalej, nie? Dzieci to jest jedyny znany nam sposób na nieśmiertelność. No, przekazujemy swoje geny dalej i w ten sposób my w jakimś sensie możemy dalej żyć. No tak. Więc to też jest jakiś, dlatego tak w tę stronę... W ogóle chciałeś mieć dzieci? No, chciałem, ale wiesz co, boję się pod tym względem, że ja jestem perfekcjonistą, nie? I nie chcę jakby... Chciałbyś mieć perfekcyjne dzieci? Nie, właśnie nie. Właśnie... Chciałbym być perfekcyjnym tatą, a przez to jakby wiem, że nie mogę być perfekcyjnym, nie mogę być jakby idealnym tatą, bo wydaje mi się, że no, to dziecko musi mieć taką, wiesz, swobodę dużo, nie? I boję się pod tym względem, że będę zbyt wymagający po prostu, nie? A jak jest Weronika? W tym sensie? Chyba, że nie gadaliście. No, w pracy też jest bardzo wymagająca i raczej razem ze mną myślę, że jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o pracę, ale o dzieci, No myślę, że ona ma inne podejście, to tylko mam małą próbkę, bo mam tylko jakby jej siostrę i widzę jakby jak ona do swojej siostry podchodzi. Jej siostra jest młodsza ponad 10 lat od niej, nawet około 15 chyba, z tego co pamiętam, więc to jest jakby duży rozstrzał. Tak. Można to jakoś określić, tylko że relacja siostra-siostra jest trochę inna, nie? No, więc mam małą próbkę. Czy nie gadaliście o tym, czy chcecie mieć dzieci? Nie, no o tym gadaliśmy i chcemy mieć dzieci, ale pytanie było inne, czy jakby, jakie ona ma podejście, czy byłaby taka, czy ten, nie wiem, bo mówię, mam małą próbkę. A myślisz, że twoje dziecko... Jedno to jest powiedzieć, a drugie to jest jak się zachować, nie? Masz absolutnie rację. Więc ja na przykład wiem, że na pewno będę wymagający, tylko nie chcę być za bardzo wymagający, bo... A od ciebie było wymagane? Właśnie, wiesz co, kurde, mi jest ogólnie ciężko jakoś tak sprecyzować i określić, jak moje dzieciństwo wyglądało, bo... Wiesz, jak czujesz, bo to nie musi być, bo to każdy miał inne. Ja miałem trochę... trochę chciałem wszystko samemu zrobić. Jakby uciekałem strasznie od rodziców i samemu wszystko robiłem. No i nie było ode mnie wymagane właściwie nic. Miałem bardzo dużą swobodę, ale też nie wykorzystywałem jej nigdy w takim złym stopniu, nie? Wiesz, ja na pierwszą imprezę w życiu poszedłem, nie wiem, jak miałem 18 lat, no po prostu, nie? Nie czułem, żeby to było coś, co mnie jara po prostu, nie? Wolałem tam jakieś sobie zajaweczki swoje szlifować, nie? No, ale ogólnie... A teraz imprezujesz? Wiesz co, właśnie mamy taką fajną, wypracowaną metodę, że w tygodniu na ten nigdy, tylko jak są jakieś duże okazje, typu właśnie na festiwal jakiś, to całe życie sobie odmawiałem, bo wiesz, bo było, że dobra, to jest ta jedyna szansa, muszę ją wykorzystać w 100%, a w tym roku już polecieliśmy na Coachella, nie? I w przyszłym roku chcemy na Burning Mana polecieć na przykład, nie? Byliśmy na OPK-u w tym roku, znaczy w zeszłym jak nie było, ale 3 lata temu jak był, też byliśmy, więc ogólnie na takie jakieś większe eventy, no i wiadomo, jak są jakieś urodziny, no to też zjawia się, ale to są jedyne momenty, czyli... Ale wiesz, mi chodzi też o odpięcie wrotek. Idziesz na imprezę? Nie. Ale czy odpinasz wrotki? Czy zdarza ci się po prostu, wiesz... Zdarza mi się czasami, ale wiesz, u mnie to troszkę inaczej działa, bo ja nie piję alkoholu od 8 lat, nie? Więc generalnie na imprezie po 2 godzinach tańczenia już jestem zmęczony i bym poszedł spać. Okej. No. A jak... No bo wiesz, ty to ty, ale ludzie w ekipie są różni i domyślam się, że na przykład oni mają ciągoty do imprezowania. Jak na to patrzysz? Czy jesteś takim, wiesz co, trzymają najgorszym goty. Szefem i razem z wujkiem po prostu wiecie, co to znaczy? Nie, wiesz, w ogóle to, co robią inni ludzie, to uważam, że w ogóle jakby to nie jest moja sprawa, nie? Nawet w ekipie? Nawet w ekipie. Okej. Nawet, wiesz... No dosłownie, w sensie jak ktoś chce coś sobie robić, to przecież mu nie będę tego zabraniał, to jest jego sprawa, ale... A nie zawalają przez to, nie wiem, jakichś nagrań? Wydaje mi się, że masz złe wyobrażenie, jak działa ekipa trochę, wiesz? Nie, pytam. Nie, ale to mówię, pytam, bo brzmi jakbyś myślał, że jakby to wiesz, ja jestem szefem i mówię, dobra, słuchajcie, tu nagrywamy. Nie, no celowo wyolbrzymiam. To tak nie działa. No. Być może trochę tak działało w pierwszym sezonie, gdzie nagrywaliśmy daily. Jakby ja płaciłem za dom, więc w związku z tym był projekt, każdy wiedział, że poświęcamy się temu projektowi i tak dalej, ale po tym czasie każdy ma swobodną drogę. I jakby czy on... Wiesz, pójdzie sobie w tamtą stronę, czy w tamtą, czy pójdzie tu, gdzie na przykład my idziemy, to jest jego decyzja w 100%, nie? Więc to tak jak ty byś chciałem ci powiedział, a jak twoi znajomi imprezują, to cię to denerwuje? No fajnie, jak sobie imprezują. No, ale wiesz, ale na przykład z moimi znajomymi nie musisz się ustawiać na shoot następnego dnia. Ale to... to w takim sensie... Albo niewiele, albo... niewiele było takich sytuacji, nie? Że ktoś tak przyimprezował, żeby nie przyszedł. Nie, to super. Wiesz, ja się broń Boże, bo rozumiem, że możesz się tutaj wycofać do defensywy. Nie, tylko, w ogóle nie. Tylko wiesz, po prostu się zastanawiam, jakbym ja tylko miał... Chciałem zastanowić, jakie ty masz wyobrażenie w ogóle o tym. Stary, wiesz, ja ci mówię, jakie mam wyobrażenie. Jak miał 20 parę lat i był dzianym chłopakiem w ekipie, to ja bym poszedł w taki melanż, że musielibyście mnie szukać. To jest moja odpowiedź. Ona jest szczera. Wiesz, jakby... Ja mam dużą tendencję do odpinania wrotek jak mogę i na całe szczęście się starzeję i wiem, że to już po prostu nie wypada. Ze wszystkich osób z ekipy przez te nasze 3 lata ja przeimprezowałem najmniej i to w porównaniu, wiesz, ja przeimprezowałem 10% tego, co reszta przeimprezowała, nie? I to łącznie z tym czasem teraz, gdzie teraz uważam, że dużo imprezuję, to znaczy raz na miesiąc na przykład taki, wiesz. A do tego jeszcze myślę sobie, że jakbym faktycznie mieszkał z moimi dobrymi znajomymi, z którymi razem sobie robimy fajne rzeczy, jesteśmy z nich zadowoleni, nazywa się to ekipa, czy jakkolwiek inaczej. Mieszkamy w domu, który jest teraz na uboczu, nie da się tam wejść, mieszkacie celowo w Krakowie, żeby paparazzi wam nie zaglądali przez okno, jesteście za wielkim płotem, kamery są tylko wasze i pod waszą kontrolą, telefony są tylko wasze i pod waszą kontrolą, no to domyślam się, że w takim domu można zrobić naprawdę srogi melanż, którego nikt nie zobaczy. Ludzie mieszkający w Warszawie, celebryci, mniejsi, więksi, internetowi czy klasyczni, no mają dokładnie ten sam, w cudzysłowie powiedzmy to, problem, kiedy chcą iść w melanż, bo albo muszą się zamknąć w swoim penthouse'ie, albo w mieszkaniu po prostu, żeby tam poimprezować, albo jak pójdą na miasto i przesadzą, no to jest duża szansa, że ktoś im zrobi fotkę, no nagra tak, film, wiadomo, no to i potem to wypływa, nie? Więc myślę sobie, że warunki są idealne, ale rozumiem Kraków, miasto papieża, tam się nie imprezuje, tam się grzecznie, nie, no, grosz wiesz, do grosza. Były imprezki, ale to zwykle to były właśnie jakieś idealna chata do urodziny. Tego. Ja nigdy nie chodziłem na zasadzie, ej, jest weekend, idziemy na melanż, jakby miałem coś takiego, no dobra, w sumie mogę sobie tam coś innego zrobić, co jakby w perspektywie mi przyniesie i odda dużo więcej, nie? Jasne, więc jasne. Jak chodziłem na imprezy, to bardziej tak na zasadzie relacji, żeby być, no bo jakby to jest dla kogoś ważne i w sumie z takiego powodu wiadomo, że się bawiłem fajnie, ale jakbym miał wybrać, to bym pewnie wolał zrobić coś sobie w pracy, bo ogólnie uwielbiam to, co robię, no i jakby no to mnie ogólnie tak bardziej jara niż imprezowanie, nie? Jasne. Wiesz, to jest też tak, że naprawdę to jest trudne, ja to doceniam, nie czepiam się, ja to doceniam, że potrafisz, przede wszystkim ty, utrzymać właśnie ten poziom chęci, chcenia się do robienia rzeczy po osiągnięciu sukcesu, tak? No bo ten sukces można zaliczyć, tak? Został osiągnięty, absolutnie. Teraz już oczywiście możesz iść tylko dalej. No i wiesz, też znowu, patrząc trochę wstecz, patrząc na lata 2012, 14, 14, 15, kiedy ten pik YouTube'a był taki ogromny w Polsce jako czegoś nowego, równocześnie no my, wtedy młodsi, ale trochę starsi od ciebie teraz, nie mieliśmy za bardzo ludzi, którzy by powiedzieli, hej, nie, jakby nie róbcie tego, nie róbcie tego. No i to można, można dobrze zobaczyć, nie? Można dobrze zobaczyć dzięki po tych wam, składach. Dzięki wam mogliśmy my zrobić to, co zrobiliśmy, nie? No. Wszystkim, którzy tworzyli przed nami tak naprawdę, no bo te wszystkie szlaki, wiesz, współpracę z markami, wszystko to zostało wypracowane przez kogoś innego, nie? No. Ja sobie myślę, że wiesz, że gdyby teraz się, nie wiem, abstrahuję, gdyby byli teraz, wyglądaliby inaczej, pracowaliby inaczej i wiesz, wyrabialiby sobie inne rzeczy. Sylwester Wardęga, gdyby zaczął teraz, to też by wyglądał zupełnie inaczej i nie miałby w sobie tyle zgorzknienia i żółci do całego świata. Wiesz, ja pamiętam Sylwestra. Sylwester nie zawsze taki był. No dobra, miał to w sobie, ale nie zawsze był taki, jak jest teraz, nie? Że gdzieś po prostu cały czas jedyne, co próbuję znaleźć, to jakieś wałki, ale skoro na niego wszedłem, to chciałem o niego trochę zapytać, bo ja się z tobą trochę zgadzam, jak mówisz, że dobra, Sylwester się trochę do nas przyjebał za bardzo. No. I trochę przesadził i w sumie nie za bardzo chcesz mieć nic z nim wspólnego. No ale czy to, co on punktował, teraz niezależnie od skali i tego, jak ludzie to potem, wiesz, wzięli i stwierdzili, o dobra, tam Weronika to, wy tamto, to czy ty przyjmujesz to, co on wam zarzucał? Czy uważasz go za czepiacza, który po prostu powinien trzymać się własnych spraw i nie wiem, najlepiej zacząć nagrywać jakieś oryginalne filmiki, a nie komentować to, co robią inni? Wiesz, tak, przyjmuję, ale bardzo duża część tych rzeczy... Wiem, że mam już krzywy pogląd na te wszystkie rzeczy, bo one tak w części wchodziły na prywatę naszą, na którą nie powinny wchodzić. Na przykład? No na przykład, wiesz, te wszystkie jego zaczepki o związek nasz i tak dalej, wiesz, to tworzyło jakiś obraz tej sytuacji i on został na zawsze już, nie? I więc... Trochę ciężko mi jest go rozdzielić, bo to było, uderzało prosto we mnie, nie? Więc mnie to bolało, trochę mi jest to ciężko rozdzielić, no ale na pewno nie podlega wątpliwości to, że tak, no. Kilka rzeczy, no tak, no było tam spieprzonych i kilka błędów było popełnionych, no i tyle, nie? Czego się nauczyłeś? Czego się nauczyłem? No z tego głównie. Żeby nie pisać na PW do Sylwestra już nigdy. Ale to czekaj, ale żeby, w jakim kontekście do siebie pisaliście po prostu? Nie, no bo jak... Czy że chciałeś to wyjaśnić prywatnie? Była jedna akcja, która mnie strasznie już wkurzyła wokół całej tej sytuacji, która była tam właśnie tak mocne wjechanie na nasz związek, wiesz, takie no obrzydliwe, nie? No i mu napisałem, że gość nie ma honoru i dalej tak uważam. A on co zrobił? Zrobił z tego tytuł miniaturkę i wrzucił rozmowę do filmu. No więc to jest takie straszne skurwysyństwo i tym bardziej uważam, że w ogóle tego honoru nie ma, skoro coś takiego zrobił. I jakby będę się tego trzymał rękami i nogami, bo taka jest prawda po prostu, że ten gość nie patrzy na to, przynajmniej wtedy nie patrzył, nie wiem jak teraz, może teraz inaczej, ja wtedy nie patrzył na to, żeby przedstawić prawdę w 100%, tylko patrzył na to, jak przedstawić fakty, żeby on najwięcej na tym zyskał i żeby jeszcze nam dopierdolić, no bo akurat wiesz, byliśmy w Prime, więc fajnie wtedy się dojebać do kogoś, kto jest w Prime, bo wiadomo, ty na tym zyskujesz, więc on, ta drama dla niego była na pewno robiona też dlatego, że on po prostu mógł na niej bardzo dużo zyskać, nie? Wiesz, jak on by chciał naprawdę wytknąć błąd i żebyśmy go naprawili, to by zupełnie inaczej wyglądało, nie? Zupełnie inaczej. I... Czemu? Znaczy, w jaki sposób wyglądałoby to inaczej? Jak ty no, to, w sensie jego... Ale co na przykład powinien zrobić? O, w ten sposób. Bardziej czego nie powinien robić, może w ten sposób. Dobra. Jego cała komunikacja by wyglądała inaczej, gdyby chciał wytknąć błąd i doprowadzić do jego, nie wiem, naprawy, wyciągnięcia wniosków, czy w jakiejś tam rekompensaty. To by zupełnie inaczej wyglądało, nie? A w ogóle wyrównaliście tę sprawę? To są tematy Wery, nie? Wiem, że oni tam sobie gadają, rozmawiają, no i jakby tyle, nie? Jeżeli chodzi o moje sprawy ekipowe, które dotyczyły mnie, no to też jest ciekawe, że w sumie to nawet nie wiem, co miałbym ci powiedzieć, czego się wytłumaczyć. No nie, ja nie chcę, żebyś się tłumaczył, ja się po prostu zastanawiam. I tam właściwie... Nie, ja się zastanawiam na przykład o tego DJ-a, nie? Że jest ten DJ, który miał swój kawałek, który został samplowany. Tak, to jest twój temat, nie? Aha, no dobra, ale to... No? Nie, to tam jakby tam... Tam było wszystko okej? To jest w ogóle kłamstwo, nie? On został zrobiony przez naszego ziomala, w 100%, więc jak ktoś mówi, że został ukradziony, to ktoś kłamie po prostu. Naprawdę? Jak ma na to dowód? No moje słowa. Miałem ziomala, któremu ufam, który wiem, że zrobił to samemu. No i koniec, jakby koniec tematu. Nie wiem, wiesz, jak mam to udowodnić? No co... Nie mam nagranie z piwnicy, jak siedział i robił? No nie mam, nie? Okej. Nie, wiesz, bo to jest ciekawy case. Ale ja się teraz nie czepiam, bo próbuję to zrozumieć. Ja też nie siedzę tak mocno w dramach. Ja próbuję zrozumieć sytuację, w której, wiesz, jest Sylwester... Zapytał każdego, kto zna się na muzyce o te dwie rzeczy, to ci powie, że to jest w ogóle abstrakcja, że ktoś... I jakby to jest właśnie coś, co mnie bolało, że wtedy bardzo fajnie było się nas przyjebać i ludzie to robili o wszystko i duża część rzeczy też, jest mnóstwo rzeczy, które były nieprawdą, a które mimo wszystko dodały trochę oliwy do ognia, a nie powinny, bo jakby, no tak jak na przykład ten temat, no sam go wymieniłeś jako jeden z dwóch, które zapadły ci w głowie. Wiesz, on jest nawet na Wikipedii waszej. No właśnie, a to jest nieprawda, nie? Okay. Jakby kawałek jest w 100% oryginalny i tylko i wyłącznie przez to, że to jest kawałek psytransowy, to jest podobny do innych kawałków psytransowych, jakby i to jest koniec. Budowa jego... pod względem tego, jak buduje się kawałki psytransowe, jest taka sama. Tak jakbyś powiedział, o, ty masz tutaj stare hi-haty, ukradłeś kawałek. No, ale tam, no wiesz, tam były takie, wiesz, fragmenty, które, wiesz, niewprawnemu uchu, ja się do takich zaliczam, brzmiały podobnie. Znowu, biorę sobie oczywiście próbkę pokazaną przez Sylwestra w jego filmie. Ja sam nie robiłem śledztwa, kuźwa, nie jestem komentarzy. Ale nie? Wystarczy, jakbyś oglądał na przykład filmik Jacha. On wtedy nagrał chyba Jachu, albo Multi. Chyba Multi. Multi ty mówił, że to jest jakby głupota, bo każdy kawałek psytransowy tak brzmi, bo po prostu one mają taką budowę. Budowa tych dźwięków jest taka, że one zawsze w pewnych momentach brzmią praktycznie tak samo. I tyle. Co za muza. No jakbyś poszedł sobie na koncert psytransowy, tam dosłownie jest, jakbyś miał zapętlony jeden bit w kółko. I jakby ta muzyka tak działa. Po prostu, nie? A propos sampli, bo tak, bo tak tam były sample, tylko że te sample są po prostu na stronie, na której kupujesz sample, nie? Czyli jakby każda osoba na świecie może kupić. Może wziąć sobie sampla i zresztą wszyscy muzycy tak robią, że wiesz, masz, tak jakbyś wiesz, ze strony, o, to jest fajny basik, biorę go, a ktoś ci powiedział, zajebaj stary numer, bo tamtym numerze jest ten sam bas. No. Ale to, że nie wiem, raperzy i różni inni muzycy kupują sample i sobie ich używają, to jest jasne. Ja się teraz zastanawiam, wiesz, to czemu Sylwester to zrobił? Bo ja widziałem w jednym filmie jego takim sprzed chyba 3 lat, może 4 nawet, jak no bo komentuje... Wiosy, no stary, no jakby to jest dla mnie bardzo prosta odpowiedź, po prostu. Nie? Ale on na początku mówił, że on was lubi, że on was lubi, że on was szanuje, że robicie fajne rzeczy. Ale to jest typowy Sylwester, nie? Ale to, okay. Wiesz, on... Wydaje mi się, że taką chrapkę, bo uważam, że tak działa, taką chrapkę, żeby do nas dojebać, on miał od dawna, tylko nie miał za bardzo do czego. I sytuacja, ta Wery, która jakby była największą tą częścią, była idealną i przy jej okazji wyciągał jakieś takie, wiesz, drobne smaczki, nie? Żeby właśnie dorzucić tej oliwy, które, no na przykład, niektóre były bardzo bolące i pokazywały, że Sylwester nie ma honoru, a niektóre na przykład były kłamstwem, niektóre były na przykład prawdą, nie? No i tyle. A czego to uczy? Czego to was nauczyło, to ta, wiesz, przejażdżka z Sylwestrem? Poza niepisaniem z nim na prywatnych wiadomościach. Czego nauczyło? No. Bo ja sobie tak myślę, że to może być fajna lekcja dla ciebie i na pewno dla innych twórców, którzy, wiesz, gdzieś zaczynają. Bo ja totalnie teraz nie chcę bronić Weroniki, jeżeli chodzi o to logo, ale czy jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której zaczynam sobie robić kanał, zaczynam sobie robić cokolwiek, ściągam sobie coś, używam i potem się okazuje, że to jest wielka wtopa. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jestem przekonany, że wiele osób tak miało. Nie broniąc tego. O, wiem, czego mnie nauczyło. Nauczyło mnie, że jednak mimo, że uważam się za osobę bardzo mocną psychicznie, to jak jest coś tak dużego, potrafię wjechać na banie i wtedy bardzo działasz w emocjach i bo wiesz, ja jestem w internecie od zawsze. Całe moje życie siedziałem w internecie, nie? Wiem, jak działały wszystkie dramy, wszystkie śledziłem i wiem, jak one działały, wiem po prostu, jak to wygląda w tym świecie i wydawało mi się, że jestem przygotowany na coś takiego, nie? Ale przy tej skali już nie byłem na to przygotowany po prostu. I nauczyło mnie, że nawet jakby mimo że wydawało mi się, że mam psychę ze stali, to może wjechać na banie, nie? Czy ty chodzisz na terapię? To gdzieś padło w aferkach chyba ostatnio. Wiesz co, miałem coś takiego, ja ogólnie kocham sprawdzać sobie różne rzeczy na własnej skórze. I nigdy nie chodziłem do psychologa, więc stwierdziłem, że spróbuję pójść i zobaczymy, czy on mi coś pomoże. No i tam byłem, myślę, że na, nie wiem, z 8 spotkaniach. O, super. No. Super. I to spoko, w sensie, czy masz jakieś wnioski już po prostu? Nie, mega fajnie. No, mega fajnie ogólnie. Ale, no... Dowiedziałeś się czegoś nowego? Nie musisz oczywiście mówić... No, tak? Okay. Dużo rzeczy. Fajnie. Ja uważam, że terapia jest zajebista i że jak... Nie wiem, jak działają inni psycholodzy, ale z tym moim było tak, że po prostu... Dochodziliśmy bardzo szybko do konkretnych wniosków i później było to od razu, no, następnym krokiem było od razu działanie, które też dla mnie było ważne i to mi pozwalało dużo szybciej wyjść z jakiejś sytuacji, nie? No, ale na przykład za dużo nie rozmawialiśmy na przykład o przyszłości i o takich rzeczach, tylko bardziej o teraźniejszości. Tylko o tym, co się dzieje teraz, gadaliśmy sobie, nie? Okay. I rozwiązywaliśmy jakieś rzeczy takie. Okej, i skończyłeś? No, wiesz co, w pewnym momencie on mi powiedział coś takiego, że w sumie, no to, bo tam na tych pierwszych spotkaniach ja tam mu mniej więcej powiedziałem, co chciałbym przepracować i on powiedział, że w sumie to już mamy to zrobione, więc nie ma tak naprawdę sensu już się więcej spotykać. Znaczy ja to tak zrozumiałem, później jak z nim gadałem, to on powiedział, że nie o to mu do końca chodziło, że te tematy, które ja chciałem, to mamy rzeczywiście przegadane, ale że jeżeli mam coś jeszcze, to oczywiście możemy nad tym pracować i na pewno jest nad czym pracować, ale już tak jakoś... Już jakoś się nie pojawiłem, nie mówię. Zalepiłeś to, co było najważniejsze i już jest okej. Tak, ale ogólnie jakby polecam bardzo, bo no, potrafi pomóc i to skrócić czas czasami, nie? Który byś potrzebował, żeby po prostu jakieś rzeczy sobie przemyśleć. Szczególnie, że ja do życia podchodzę bardzo logicznie, więc jak miałem logiczne wyjaśnienie, to nie mogłem jakby inaczej zrobić, bo doszliśmy do tego, że tak jest najbardziej logicznie i tak po prostu musi być i tak trzeba zrobić i koniec, nie? Masz absolutnie rację, ja mam dość podobnie, jeżeli chodzi o myślenie logiczne, ale też życie mnie nauczyło, że logika i emocje nie idą w parze, nie? I to, że coś się dzieje, bo to jest wynik jakiegoś logicznego równania, nie oznacza, że ja to zaakceptuję emocjonalnie, albo nie oznacza, że to jest dla mnie naturalne emocjonalnie, że to się potrafi rozjechać i to jest ten zgrzyt czasami, nie? Że na poziomie emocji coś jest takie nieprzerobione, mimo że, wiesz, patrząc na równanie, to plus to razy to, okazuje się, no, tak powinno być. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest ten rozjazd, który jest możliwy, nie? Że kiedy się myśli tak super logicznie, to nadal można mieć... No i też na pewno logika nie pomaga w relacjach, nie? Co to znaczy? No, myślę, że relacje... No to jest to, co ty mówisz. Tam dochodzą emocje po prostu i to nie idzie w parze już często, nie? No i to na własnej skórze. Myślę, że też w związku po 3 latach już się nauczyłem, że czasami dla mnie logicznie nie znaczy, że jakby to jest najlepsze rozwiązanie, nie? A co, Weronika jest bardziej emocjonalna? No, zdecydowanie, o wiele bardziej ode mnie i też uczy mnie tego, żeby troszeczkę być, bo gdzieś tam ja, no tak miałem tego mało w sobie, nie? Zawsze. A co jej najbardziej zawdzięczasz? W związku oczywiście. No, wiesz co? Właśnie myślę, że to, że możemy się uczyć siebie nawzajem i to, że jakby oboje sobie dużo pod tym względem dajemy i no nie, no mnóstwo rzeczy w sumie, no gadaliśmy, to, że mam lepszy kontakt, no Wera mi, no uczę się od niej bardzo dużo, właśnie uzupełnia moje braki, których ja nie mam, a ja myślę, że uzupełniam jej braki jakieś, których być może ona potrzebuje, nie? Super, no bo to jest, wiesz, to w związku chyba to jest jedna z najważniejszych rzeczy poza stricte uczuciem do siebie, żeby się jesteśmy taką drużyną, wiesz, co chodzi, takimi partnerami, nie? Taką drużyną, która się uzupełnia, nie? I sobie pomaga. A powiedz mi proszę, jak to będzie, bo to też już powiedziałeś, to jest szalenie interesujące, skoro dom ekipy się za chwilę skończy. Tak. I ekipa się skończy. Zależy, czy jak to rozumieć? No właśnie, jak to rozumieć? Bo tak, bo dla ludzi ekipa to ekipowicze. Mhm. A dla mnie na przykład tak nie jest. Dla mnie ekipa to ekipowicze też, ale dla mnie ekipa to też na przykład GenZ, czyli mój projekt. Mhm. Dla mnie ekipa to pracownicy, dla mnie ekipa to cała nasza spółka. Więc dla mnie nie kończy się ekipa, kończy się projekt dom ekipy. Mhm. Po prostu. A czemu tak właściwie się kończy? No czemu? To jest serio pytanie, ja wiesz, ja teraz... No stary, 3,5 roku, taki boomer. 10 osób w jednym domu, kurde, no nie da się, nie? Więcej już. Wiesz, mamy 25 lat, nie? Wiesz, my z Werą planujemy powoli, no tak planujemy, bo na razie w sumie nie planujemy, ale jesteśmy zaręczeni, więc za niedługo będziemy planować ślub. Rozumiem, że nie chcesz mieć ekstra 10 domów ludzi w domu po ślubie. Tak, więc wiesz, za niedługo będziemy być może myśleli o rodzicielstwie, więc podobne pewnie też tematy mają inni domownicy i myślę, że no jednak mieszkanie ze sobą generuje troszeczkę też, wiesz, zgrzytów, nie? Wiesz, na przykład, nie wiem, ktoś chce mieć stary na środku salonu wielkiego pająka, Wera się boi pająków, no i co, nie? Nie wiem, ja chcę mieć stary na środku salonu nie wiem, stół do bilarda, no a nie wiem, będzie to komuś przeszkadzało, wiesz co chodzi, no dużo jest kompromisów, jak masz tyle osób, to musisz iść na 10 kompromisów, jak masz jedną narzeczoną, to tylko jest jeden kompromis i jakby między sobą ustalać jest dużo łatwiej, nie? Mhm. Więc no jest to duży orzech do zgryzienia. Myślę, że 3,5 roku to i tak jest ogromny czas, który daliśmy radę wytrzymać ze sobą. No a teraz po prostu jest moment, w którym stwierdziliśmy, okej, to jest dobry moment, żeby każdy poszedł sobie swoją stronę, nie? I wy, rozumiem, na papierze, nie pytam oczywiście o szczegóły, ale rozumiem, że jesteście tak podzieleni, że to jest możliwe technicznie? W sensie mówię o pieniądzach, o zyskach z kanałów, o współpracach. Nie, no jak najbardziej, wiesz, tak? Może jutro może każdy jechać w inną stronę świata i nigdy nie wrócić do Polski, nie? Ale, no tak, ale, no nie wiem, jeżeli ktoś odpowiada za swój kanał, czy jest częścią jakiegoś kanału i odejdzie, no to co, to wtedy jakby przestaje być częścią zysków? Czy jakoś to rozegraliście w taki sposób? No bo wiesz, pytam znowu, jakby wiem, że to są takie sprawy trochę umowne i ciężko w to wchodzić, ale ja się zastanawiam, że gdybym był w jakimś kanale, no nie? No. Byłbym jego częścią. Jakąś, jedną z 5. Załóżmy, że są równe części, jestem jedną z 5. I ja odchodzę i I te filmy dalej są kręcone, no to zastanawiam się, czy na przykład, wiesz, ja chciałbym, nie wiem, kasę ze starych filmów dostawać, coś takiego. Działa, wiesz co? A, widzisz, okej. Bo ja nie dzieliłem się zarobkami ze swojego kanału. No, ze swojego. Ze swojego. A z ekipy? Nie. Kanał Ekipa, były z niego finansowane wspólne rzeczy. A, okej. Nie na początku, bo aha, na początku ja wrzucałem tam, bo kanał Ekipa miał taką historię, że ja wrzucałem na niego fragmenty, których nie weszły do mnie na kanał, więc uważałem, że to jest bardziej moja praca, bo gdybym ja tego nie zrobił, to nigdy by nie powstało. Okay. No a później jak powstała płyta i od tego momentu to była taka wspólna, powiedzmy, pula, którą wykorzystywaliśmy na różne wyjazdy. Okay. No i tak to działało, więc... Jesteś dobrym, czy dobrze potrafisz zarządzać kryzysami? No, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Przez tą, wiesz, twardą logikę zawsze mam wrażenie, że wybieram najlepszą drogę, a przynajmniej tą, która ma największą szansę na wyjście. A ludzie cię słuchają? No, zastanawiam się, jaka jest drabinka, wiesz, no bo ja wiem, fajnie by było, gdyby wszyscy mieli w miarę podobną możliwość zagłosowania i się łatwo dało dogadać, no ale zawsze musi być tak, że jednak ktoś tym bardziej zarządza. Ekipa jest twoim projektem najbardziej, nie? Więc zastanawiam się, wiesz, jako ktoś, kto to najbardziej firmuje, czy właśnie potrafisz wyegzekwować coś, co twoim zdaniem jest słuszne, nawet jeżeli czasem się pomylisz, bo zakładam, że się czasem mylisz, no każdy się myli. Tak, tak. Wiesz co? Tak, tak, tak. Nie, ogólnie tak jak już sobie gadaliśmy, ja jestem mega wymagający, ale nie jest to problemem, żeby te rzeczy, które gdzieś tam sobie określę, zostały zrealizowane, bo też patrzę na to w taki sposób, wiesz, co jest możliwe do zrobienia, nie? Jak coś jest niemożliwe i za dużo, to wtedy o tym rozmawiamy, nie? Ale wiesz co, jeśli chodzi o zarządzanie, to u nas jest to troszeczkę rozproszone, nie? Czyli są projekty, które ja od początku do końca prowadzę, nie? Są projekty, które do mnie przychodzą na zasadzie, że mam je tylko zopiniować, nie? A są projekty, no dobra, no i w sumie tyle. Nie ma takich projektów, nad którymi w ogóle nie mam żadnej pieczy, nie? Zawsze jednak staram się być chociaż na tym ostatnim etapie opiniowania i ewentualnie poprawek w każdym projekcie, nie? No, ale są też takie, które od początku do końca ja prowadzę, na przykład GenZ, nie? Jasne. Co było dla ciebie największym problemem, który musiałeś rozwiązać i jak ci się go udało rozwiązać? Ale w jakim... No, w biznesie YouTube'owym. Największym problemem? Jakimś takim, wiesz, challenge'em, który ci się pojawił. Kurde, ciężko jest powiedzieć, bo wiesz, jakby największy problem byłby wtedy, kiedy by mi się go nie udało rozwiązać, nie? Okej. No, no, ale wtedy byłoby niepokonane, więc to też jest takie, wiesz... No, myślę, że jeżeli problemem nazwiemy wyzwanie ogólnie, takie jakby projektowe, no to cały projekt GenZ, a właściwie to, co było przed nim, czyli to twoje 5 minut, ten program był dla mnie bardzo obciążający, bo jakby pełniłem tam każdą możliwą funkcję, czyli jakby ja to wymyśliłem pod takim względem, co się będzie działo. Na miejscu byłem jakby headem operatorów, mówiłem, gdzie każdy ma być, co ma każdy robić i tak dalej. Występowałem, do tego dogadywałem z ludźmi, którzy budowali rzeczy, żeby one były gotowe na odcinki i wieczorem jeszcze montowałem filmy i mówiłem montażystom, co... Więc jakby bardzo to było trudne. To był najtrudniejszy mój projekt, który zrobiłem. Wziąłem po prostu tak wszystko wtedy na siebie, bo chciałem, żeby to było zrobione tak po mojemu i to było takie wyzwanie duże. A warto było? No, zajebiście wyszło, więc jak najbardziej, nie? To jest właśnie tak, że wiesz, pomęczy się 2 tygodnie, ale później jest ogromna satysfakcja. To był projekt też, z którego byłem jeden z najbardziej, byłem dumny, no po prostu tak na maksa. Taki projekt, z których byłem no, najbardziej dumny, nie? A będziesz robił kolejną edycję, czy...? Tak, chciałbym zrobić, tylko już bym chciał się trochę odciążyć. Ale właśnie to jest fajne, że dzięki temu, że zrobiłem to właściwie właściwie bardzo samodzielnie i na każdym etapie ja byłem, no to teraz wiem na przykład, jak każdy etap zrobić dokładnie i wiem po prostu, czego wymagać od kogoś, nie? Bo jakbym, wiesz, robisz coś zupełnie nowego, nie masz pojęcia nawet, jak to zrobić, bo to dokładnie tak wyglądało. Ja nie miałem pojęcia, jak to zrobić, ale stwierdziłem, że to zrobię. Jakby zaplanowałem wszystko, że to robimy. I nie dawałem nikomu poznać po sobie, że totalnie tego nie ogarniam, a ja pierwsze dni ludzie mówili, że jestem jakiś zestresowany, dopiero mi później powiedziałem, że byłem przerażony. Ja byłem przerażony, bo nie wiedziałem, jak zrobić coś takiego. Nie miałem pojęcia, czy to w ogóle po pierwsze wyjdzie, po drugie, czy to dobrze zaplanowałem, po trzecie jakby czy się coś nie wywali, wiesz, po drodze. Nie miałem pojęcia, ale twardo szedłem na zasadzie, że musi się udać. No i teraz już wiem, jak to zrobić i już będzie łatwiej, bo wiem, co mam powiedzieć komuś, czym on się będzie zajmował. Za pierwszym razem bym nie miał pojęcia, jak to powiedzieć, więc nie byłbym w stanie nawet tego rozdzielić, bo nie miał, wiesz, to by byli, musiałem sobie wziąć grupkę ludzi, którzy by robili wszystko naraz i nie do końca było wiadomo, co kto robi, nie? A to wtedy może wprowadzić jeszcze większy chaos niż jakbyś to załatwił samemu, bo masz wtedy łatwiej to poukładane w głowie, zawsze się tam, wiesz, jak kilka osób jest, to troszkę się pozmieni, tutaj jedna osoba troszkę zmieni, druga troszkę zmieni i finalnie dochodzi do ciebie zupełnie inna informacja. Jak robiłem to wszystko samemu, to jakby wiedziałem dokładnie, w jakim jesteśmy momencie i jaki jest następny krok potrzebny, nie? Czy jak zaczęło ci się dobrze wieść na YouTubie, w ogóle w robieniu wideo, to poczułeś, że nagle masz więcej znajomych, którzy się uwiesili, chcą coś od ciebie, chcą coś sobie uszczknąć. Jak sobie z nimi radziłeś? W sumie to nie. W sumie to nie. Ja miałem bardzo hermetyczne środowisko zawsze. I właściwie od momentu Pokémonów my się trzymaliśmy, no najpierw w dwójkę z Trąbą, później w trójkę z Wujasem i później jak już wyszła, jak zrobiliśmy ekipę, no to z Mike'iem, Werą i później całą resztą. I to byli jedyni moi znajomi, jakich miałem tak na co dzień, że tak się, wiesz, widywałem częściej niż raz w tygodniu. Okej. Czy nie miałeś, wiesz, no nie wiem, no, trochę nie chce mi się wierzyć w to, że nie, wiesz, nie pisali do ciebie ludzie, którzy, wiesz, chcieli się wmiksować, coś zacząć robić, wiesz, starsi znajomi, jacyś nagle, kumpel kumpla. No pisali na pewno, nie, ale nie wiem, w sumie tak szczerze nie pamiętam nawet jakoś tak, musiało to nie być aż takie duże. Wiesz co, ja też jestem taki dosyć stanowczy, nie? I wydaje mi się, że każdy, kto mnie znał, może w ten sposób wiedział, że nawet nie ma po co pisać, może w ten sposób. Naprawdę? Okej. No, myślę, że jakby ja jestem bardzo też bezpośrednią osobą i taką stanowczą i jak ktoś ze mną ma do czynienia, to jakby wie, na czym stoi i raczej nie ma czegoś takiego, że się będzie zastanawiał, a może napiszę, może się uda, bo raczej wie, że albo się uda i może napisać, albo nie ma co pisać, bo wie, że się nie uda po prostu, nie? Okej. Co jest twoją najmocniejszą stroną biznesowo? Myślę, że umiejętność bycia klientem, tak to nazwijmy. O, to ciekawe, no. No bo jak jesteśmy w branży YouTube'owej, to widz jest naszym klientem. Oczywiście. Tak naprawdę, więc przez moje doświadczenie i obycie z YouTube'em, ja zawsze jak cokolwiek robię, to oglądam to jako widz i zastanawiam się, jak ja bym chciał to zobaczyć jako widz, czego mi brakuje jako widzowi tutaj i wiesz, tak samo przy komunikacji, nie? Zastanawiam się, jak na przykład przekazać daną rzecz, żeby przekazać to, co chcemy powiedzieć i żeby to zostało tak zrozumiane. Powiedziałeś o dramach, to przypomniała mi się jeszcze jedna i w sumie to jest ciekawy wątek, który nie mam pojęcia szczerze, jak się skończył teraz, no, trochę pamiętam. Jak się skończyło z Buchem? Z Buchem? No. No usunęliśmy materiał, tam fragmenty. Wiesz co, nie wiedzieliśmy, że... Naprawdę, nie wiedzieliśmy, że nie wolno reklamować alkoholu. W sensie można, ale musisz oznaczyć go film 18+, nie? No i rzeczywiście coś takiego zrobiliśmy, więc szybko była nasza reakcja właściwie tam po jednym dniu i od razu udało się dogadać z YouTube'em tak, że podmienili pliki, wideo. Czyli to nie było blurowane w YouTubie, tylko zewnętrznie? Tak. No bo da się blurować też rzeczy w YouTubie. My zblurowaliśmy u nas i podmieniliśmy pliki. I już jak dla ludzi da się to zrobić. Ten plik już... Jak się ma duży kanał, to da się tak zrobić. W dużym skrócie, nie? Tak. No, więc... A czego cię to nauczyła, ta akcja? No bo z tego, co ja wiem... To był taki moment, wiesz, to był taki moment, od którego zaczęliśmy... I to jest też właśnie takie... Patrz, że nienawidzisz Wojewódzkiego. Nie, to w ogóle nie o Kubie, ale... trzeba być ostrożnym ogólnie z tym, co się mówi, bo wiesz, teraz powiem, no ale powiem, bo zaczęliśmy bardzo od tamtego momentu sprawdzać, jeżeli był jakiś pomysł na film, wszystko prawnie, nie? Czy to jest w ogóle, czy tak można zrobić i tak dalej. I później na przykład była ta akcja z wysadzeniem Audi. To było później, okej. Chyba? Właśnie wydało mi się, no w tym okresie, bo to było w dość podobnym czasie. Mylić, sorry, ale dobra, w podobnym czasie. W podobnym czasie. Wtedy się ogólnie u nas ten dział prawny rzeczywiście tak mocno musiał stanąć na nogi i go musieliśmy rozwinąć, bo okazało się, że no jak masz kanał 500 subów, to możesz dużo więcej zrobić niż jak masz kanał parę milionów. Jak ja. No tak. Jak robisz pół miliona na filmie, to możesz zrobić 10 razy więcej. Tak. Bardziej pojebanych rzeczy niż jak masz mój kanał i grożą za to 10 razy większe konsekwencje i w ogóle jakieś, więc na przykład sytuacja z Audi, no to jakby mieliśmy, stary, w 100% wszystko ogarnięte, dogadane. Nawet się śmiałem wczoraj na Twitterze u siebie, nie wiem czy czytałeś, że z dwóch rzeczy się śmiałem. Pierwsza to, że sąd powiedział, że jakby sprawa jest absurdalna i nie ma żadnego, nie będzie robił żadnego postępowania i została oddalona, bo ktoś wniósł tą sprawę, że wysadziliśmy to Audi, a druga jest taka, że ja się dowiedziałem o tym z internetu, bo tak bardzo mnie to nie interesowało, bo tak bardzo wiedziałem, że jakby wszystko jest ogarnięte prawnie w 100%, że się w ogóle tym nie przejmowałem i się dowiedziałem o tym z jakiejś starej portalu. Patrzę, o, Friz jednak nie będzie miał sprawy w sądzie, serio? Nie będę miał, zajebiście, nie? Więc tak się o tym dowiedziałem. No i gdzieś tam właśnie w tym czasie zaczęliśmy dużo bardziej na to zwracać uwagę. Po tej akcji z Buchem, ale to się cały czas człowiek uczy, wiesz, myślę, że jeszcze będzie 10 sytuacji, w których stwierdzimy, o kurde, nie wolno tego zrobić, nie, dobra, i ogarniamy szybko, wiesz, o co chodzi, cały czas się uczysz, no, a wiesz, na błędach. Ja o te rzeczy pytam znowu, znowu to powiem, ale to jest naprawdę istotne, bo dla mnie właśnie to, jak ty o tym opowiadasz, to jest bardzo ciekawy przykład pewnego rodzaju lekcji, bo czy to się będzie działo? Oczywiście, że się będzie działo, ja pamiętam ładnych parę lat temu, jak po raz pierwszy usłyszałem o tym, że kanał dostał karę pieniężną za placementowanie piwa i z tego, co pamiętam, to było 5 sposobów na, a oni dostali tam jakieś, nie wiem, 10 czy ileś tam, nie wiem ile dostali, ale dostali jakąś karę, że faktycznie, wiesz, przyszło pismo, trzeba zapłacić, no nie? I pamiętam, że wiesz, to się wtedy niosło. Wy mieliście akcję z Buchem, ja mam takie wrażenie, tylko dokończę, ja mam tylko takie wrażenie, że po tej akcji z Buchem to i wy tak kwas trochę w ustach i strona, wiesz, Palikota i Wojewódzkiego i Czechowskiego też tak, no nikomu się to nie przysłużyło tak naprawdę, nie? No ogólnie to słabo wyszło z tym, kurde, no szkoda, bo, ale wiesz co, też w tym wszystkim jest, no właśnie to, że nam nie wolno, ale niektórym na przykład wolno. Na przykład dużo jest sobie muzyków, którzy sobie... Oczywiście, że tak, bo to jest w utworze artystycznym. Tak, ale w nas to już nie było artystyczne. Wart już nie było artystyczne. Ale tak, masz rację. Wiesz, I to nie piwo, tylko twardy alkohol. I to jest takie, kurde, że... No ale kurde, tak działa życie. No ktoś musi oberwać. No i zwykle jest to ta najpopularniejsza, powiedzmy. Tak, ona zawsze dostaje i reszta ma po prostu lekcję za free, nie? No ale tak to działa. No słuchaj, ty też się uczyłeś za free, daj spokój. Daj spokój. Słuchaj, tak robię sobie ten kanał Imponderabilia, gadam z różnymi ludźmi, to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe, bo na różnych etapach ich kariery się z nimi mam okazję spotkać, nie? Jak nagrywałem, nie wiem, wideo z Gąciarzem, to był w piku. Nie tak dawno nagrywałem z Pasutem, który był zdecydowanie po swoim piku. I wiesz, ja Roberta bardzo lubię i strasznie się cieszę, że wiesz, gdzieś tam znowu zaczyna robić fajne rzeczy i sprawia mu to przyjemność i to widać. Ty jesteś teraz w momencie po piku, ale w którym w sumie nie wiadomo co, nie? Czy teraz będzie spadać? Czy teraz będzie walka o utrzymanie? Czy za chwilę przybombicie coś takiego, że znowu będziecie robić, wiesz, jeden dzień, 2 miliony wyświetleń i tak dalej, nie? Trochę nie wiadomo i myślę, że dobrze o tym wiesz, że choćbyście nie wiadomo jak dobrze wszystko zaplanowali, to może być różnie. Ale jak ty na siebie patrzysz teraz? No bo algorytmy, pomysł na siebie, wiek kanałów, to są wszystko rzeczy, o których pewnie doskonale wiesz i wiesz, że to na siebie wpływa. Tak. Wiesz co, teraz w ogóle mega zajebiście się czuję, bo czuję straszną wolność, wiesz co chodzi? Mam już takie plecy. Ja pamiętam, jak był dom ekipy i ten pierwszy sezon, wiesz, nagrywanie codziennie, wiesz, wielkie liczby, też wielkie sumy na koncie, ja miałem coś takiego, nie, to w ogóle nie jest trwałe, nie? Mhm. To w ogóle jeszcze nie jest to, że to jest jeszcze strasznie takie porcelanowe, wiesz co chodzi, może się szybko stłuc. No i myślę, że po tych 3,5 roku budowania tej pozycji, wydaje mi się, że teraz już, no nie wydaje mi się, teraz już czuję się pewnie swobodnie i to z kolei powoduje, wiesz co, ja w życiu zawsze miałem takie, kilka takich cech, że na przykład zapierdalałem bardzo, bez opamiętania, jestem robotem, który kocha pracować i lubię, uwielbiam to, co robić, mogę to robić bez przerwy i nie bałem się, ale no właśnie ten strach, jak na przykład w domu ekipy pierwszym, on właśnie się budował i był coraz większy i bałem się. A to był strach twój, czy w ogóle wszystkich? Mój strach. O to, no właśnie, czy to wystarczy, czy okej, wiem, że to jest przejebany rok, czy będę musiał taki robić jeszcze jeden, wiesz, i on narastał i strach też, zrobię inny krok, troszkę dam nogę w lewą stronę bardziej, albo w prawą i czy to w ogóle, wiesz, zostanie, a teraz na przykład tego strachu nie mam, bo mam tą swobodę, mam już zbudowaną tą pozycję, nawet jakby to się nie udało, mam ogromne plecy zbudowane, wiesz, inwestycyjnie. Czyli chodzi o kasę. Nie tylko. To nie... co jeszcze? Czym są plecy? No, to bo ktoś by powiedział, że to jest poduszka finansowa, nie? To raz. Drugie, pozycja. Już jest ona znana. Aha. W sensie ty jesteś znany. Ty no, czy Karol? Dla mnie pozycja moja jest znana. Dla mnie w pierwszym na przykład domu ekipy nie była znana dalej. Okay. Że to ona dopiero się wykluwała. Teraz już jest znana. Wiem, że teraz... Wiem, że teraz na pewno przez 4 lata się nie skończę. 5 może. Jestem pewien. Jeżeli będę robił rzeczy, jestem pewien, że one będą przynosiły jakąś kasę. Okay. Jakąś na pewno. No więc w sumie można by stwierdzić, że się w sumie... Wiesz, mógłbyś przestać nagrywać i przez parę lat będziesz miał cały czas solidnego AdSense'a. No tak, więc mówię, że przez 3, 4, 5 lat na bank jestem totalnie bezpieczny. Wiesz, teraz też wykorzystuję póki to, co jest i rozwijam się jak tylko mogę. Więc jakby czuję się mega safe w ogóle, nie? Oprócz tego staram się też budować sobie zaplecze takich młodych twórców, że jak ja już będę tym boomerem, to oni mnie będą wtedy ratować, wiesz o co chodzi. A czemu mieliby cię ratować? No bo to kiedyś się staniesz dinozaurem, no już będziesz nieśmieszny, nie? Po prostu, wiesz co chodzi. I wtedy czuję, jakbyś mówił o mnie. No i, ale widzisz, teraz ja tu jestem. Tak. No nie, śmieję się. Ale... To jest śmieszny moment, jak ja zaczynając, wiesz, robić YouTube'a w Polsce, kiedy YouTube startował, wiesz, to było tak, co to jest YouTube, nie wiadomo, wiesz, zapraszali do Dzień Dobry TVN, próbowali zrozumieć, gdzie tam się wklika, nie? No. A teraz ja prowadzę na YouTubie rozmowy z młodymi twórcami, między innymi z tobą, ale też z młodszymi, z taką typową generacją Z, czy przedstawicielami i nagle ja się, wiesz, orientuję, że rany boskie, ja się stałem telewizją, nie? Ej, ale serio, w sensie, wiesz, i mi jest z tym dobrze oczywiście, no bo nie będę udawał młodego, czy młodszego, ale to się stało, więc tak, to się może wydarzyć. No, więc to jest gdzieś tam kolejna odnoga, nie? W ogóle cała nasza spółka to jest w ogóle kolejna rzecz, wiesz, ja się jaram, bo to dla mnie też jest mega fajne, żeby rozwijać się w tym temacie takim biznesowym, także no jest dużo po prostu, mam gdzie włożyć ręce, a ja lubię je wkładać i lubię coś robić nimi, nie? A czego się boisz? Czego się boję? Boję się, że będzie jakiś gigakryzys w Polsce. Taki, wiesz, ogólnie na świecie. Ogólnie na świecie. I co on spowoduje? Bo wydaje mi się, że na pewno będzie większy niż jest teraz, że to, co teraz mamy, to jest jakby początek, tak. Że będzie o wiele większy, ale boję się, że będzie taki giga, taki, wiesz, że jakby koniec, nie? No. Ale że nawet ciebie nie będzie stać? Wiesz, nie wiem, ile masz pieniędzy, ale zakładam, że stać. Wiesz co, jestem już zmęczony po prostu takimi wydarzeniami, które trochę cię blokują. Wiesz, o co chodzi? Mieliśmy zajebisty na przykład podróżowanie. Mieliśmy zajebisty pomysł, pyk, dolatujemy do Stanów i wybucha COVID, nie? Dokładnie jakby w tym tygodniu. Dokładnie kiedy my wylecieliśmy, to przylecieliśmy ostatnim lotem, który był dozwolony i później jakby koniec, zamknięte wszystko i nic się nie da. Później oczywiście ta cała... przykra i straszna sytuacja z wojną na Ukrainie, ale ona też wpływa na nas, nie? Oczywiście, że lepiej, najlepiej, żeby jej nie było, najlepiej i to dla tych ludzi najlepiej, żeby jej nie było, ale my też byśmy na tym skorzystali, gdyby jej nie było, wiesz, wszystko by dalej szło, więc no i boję się, że teraz znowu będzie, wiesz, był COVID, później był COVID-2, można tak powiedzieć, później była wojna, no i teraz mamy stary, co, kryzys, nie, ogólny, światowy, no i tak mnie to denerwuje, że akurat, wiesz, czemu te sytuacje nie mogłyby być za 4 lata, nie? Jak teraz mamy taki swój moment... A myślisz, że za 4 lata byś nie narzekał tak samo? No, to byśmy się... Może to jest takie gadanie takiego, wiesz, kiedyś to było... Wiesz, jak to jest. Jak masz 100 zł, to chcesz mieć 1000. Jak masz 1000, chcesz mieć 100 tysięcy. Jak masz 100 tysięcy, chcesz mieć baniek, ale nie? Ja się martwię, że wiesz, że nigdy... Te ostatnie, że te 3 lata, ostatnie 4 były takie mega kluczowe i zastanawiam się, czy przez te wszystkie stopery nie zostało to jakoś mocno przyhamowane. Chociaż... A co miał być więcej, jakby nie było COVID-u i nie było wojny? Czego miał być więcej? Wyświetleń siana. Czy miał być jeszcze czegoś więcej? Czy coś pomijam, bo próbuję, wiesz... No nie, no pewnie tak. Czyli no. Chcesz mieć więcej pieniędzy i... czego? Pieniędzy i wyświetleń? Wiesz co, bo to nie jest tak, że ja chcę mieć, wiesz, to ja chcę mieć je u siebie w kieszeni, nie? Aha. Ja chcę po prostu robić większe projekty, robić fajniejsze projekty, rozwijać spółkę. Aha. Bardzo chcę. I zastanawiam się, czy na przykład gdyby nie było tych sytuacji, to czy byśmy byli w stanie na przykład bardziej rozwinąć spółkę, czy na przykład teraz jakby nie było większego kryzysu, czy bylibyśmy w stanie bardziej rozwinąć spółkę. I wydaje mi się, że no pewnie tak, nie? A co chciałbyś sobie kupić? Nie ma dużo rzeczy. Po co ci więcej pieniędzy? Żeby robić nowe projekty, stary. Nie... No ale chcesz mieć więcej pieniędzy, żeby robić nowe projekty, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby robić nowe projekty. Tak. Okej. Okay. Wiesz, co chciałbym sobie kupić? Stary, nie, szczerze, ja ogólnie ostatnio właściwie nie wydaję pieniędzy. Bo je masz, no tak. Nie mam na co. Znaczy to jest takie trochę prześmiewcze, nie wydaje pieniędzy, bo na przykład robię kurs na śmigłym, który tylko 120 koła, nie? Ale nie wydaje pieniędzy na pierdoły, o może tak. Przestałem wydawać kasę na, wiesz, jakieś ubrania i takie rzeczy. No i dobra, masz własne. Z półtora roku temu. Stwierdziłem, że w ogóle jakby to jest moim zdaniem niepotrzebne mi po prostu, nie? Nic z tego nie mam, jakiejś satysfakcji. Ale wiesz, nic nie kupujesz, bo już wszystko masz, więc wiesz, że to jest trochę tak zazębiające się. No, w sensie, wiesz, tak. Masz dom, masz samochód, kiedyś to musiałeś kupić. Ciuchów nie kupujesz, no tak, bo jesteś jak ten kolega, co mieszka w sklepie i bierze spółki, nie? Tak, ale z drugiej strony, wiesz, ludzie się pytają, kiedy będę miał nową furę, nie? Ja mówię, ale po co mi nowa fura, jak mam cały czas tą i jest zarąbista. Mówiłem ci, masz dziurawy wydech na bank. I wiesz, i teoretycznie byłoby mnie stać, żeby, nie wiem, jeździć sobie tu, przyjechać tu Lambo, nie? Ale tak w sumie po co, nie? Stary, na polskich drogach Lambo? Weź przestań. W Krakowie by ci plomby z zębów powypadały, jakbyś nie jeździł. A Lambo z Urusem na przykład. O nie, błagam, proszę cię, zrób dla mnie jedną rzecz, nie kupuj nigdy takiego brzydkiego, paskudnego samochodu jak Urus. Jest paskudny. Jest fajny, mi się podoba bardzo. Jest paskudny, naprawdę. W sensie przy całym tym splendorze i blichtrze uważam, że ten auto jest jak dla takiego oligarchy białoruskiego. No to G-Wagon, to jest jeszcze bardziej dla oligarchy. Nie, no to już G-Wagon, to już prędzej, jakiś wielki amerykański Ford. Bardziej dla jakiegoś oligarchy. G-Wagon, tak mi się kojarzy. Nie wiem, dla mnie te Lamborghini to są takie, po prostu jestem bogatym białoruskim oligarchą, mam willę gdzieś tam, ale ponieważ drogi w Białorusi są takie dziurawe, to tylko tym się da jeździć. Aha. Tak to traktuję, ale to tylko jestem ja. Przepraszam, cały polski oddział Lamborghini. O ile jest w ogóle polski oddział, nie wiem jak się kupuje Lambo w Polsce. Jest jakiś pewnie dystrybutor zbiorczy. No, w każdym razie, wiesz, raczej ostatnio jestem bardzo oszczędny. Lubię sobie, kurde, spraw mi frajdę inwestowanie, jak sobie na tym jestem w stanie wyjść na plus, no ale znowu zadać pytanie, no ale po co ci wyjść na plus? No, żeby zrobić nowy projekt. Ale spoko, to wiesz. Jeszcze większy. Nie wiem, nie ma w tym jakiegoś większego celu. No, jaki jest cel, wiesz, w posiadaniu miliardowej firmy? No, masz miliardową firmę, no, chcesz, żeby była warta 2 miliardy na przykład, nie? No i po prostu, żeby się rozwijała, nie? Żeby... No. No wiesz, co ja chcę kupić? Chciałem sobie polecić kiedyś w kosmos. Tak sobie wycieczkę zrobić w kosmos. Okej. Stary, no to jest abstrakcyjne. Nie? A nagrałbyś vloga? No oczywiście. No, oczywiście. Bez tego bym w ogóle nie leciał, nie? A czy myślałeś o tym, żeby się wyprowadzić z Polski ty oraz wyprowadzić z Polski firma? No, myślałem o tym. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia, jeżeli mowa o mnie, ale na pewno nie na cały rok, tylko na przykład na zimę. A chciałbyś to zrobić? No, ogólnie jestem taki ciepłolubny, nie? Jak tak jest teraz ponad 20 stopni, dla mnie już jest okej. Poniżej może niekoniecznie. W sensie też mam coś takiego, że w sumie mam możliwości, no to czemu mam siedzieć w zimnie, jak mogę sobie jechać do jakiegoś ciepłego miejsca i wiesz, więcej rzeczy po prostu robić tam. Dużo rzeczy, które robimy, też są jakieś ograniczane przez temperaturę, powiedzmy, nie? No po prostu, nagrywanie filmów generalnie w zimie jest dużo trudniejsze niż w lecie, czy tam w takiej przystępnej temperaturze. No więc jeżeli już, to w ten sposób. A czy firmę? Myślę, że nie. Jesteś patriotą. Będziesz płacił dochodowy. No. Ja, żeby była jasność, ja jestem zawsze i w pełni za tym, żeby po prostu płacić podatki w kraju, w którym się pracuje i zarabia, nie? Więc ja to doceniam, a domyślam się, że wypłacicie więcej niż 5 zł, no to pewnie też jest rzecz, która się może pojawiać w dyskusjach, nie? Czy nie mieć firmy gdzieś tam i nie płacić 5% dochodowego. No. Wiesz co, ogólnie to na pewno nie wykluczamy takiej opcji, bo być może, ale to nie byłoby tak, żebyśmy przenieśli firmę, tylko raczej może jakąś, wiesz, nową odnogę otworzyli, która byłaby, akurat musiałaby być tam, bo akurat tam się coś dzieje takiego, nie? No. Ale myślę, że na razie tutaj w Polsce, nie? Ciężko jest też tak powiedzieć, bo w sumie po co mielibyśmy się przenosić? No żeby płacić mniej podatków, żeby tak jak podatków, wszyscy, okay, którzy się wynoszą. No nie wiem. Rozumiem. Ja szanuję. Ja kibicuję, żebyście się nie przenosili po prostu, no bo wiadomo, że wiesz, za te parę złotych z waszych podatków może drogi w Krakowie będą lepsze, nie? A mogłyby być lepsze ewidentnie. Nie wiem, jaki macie tam dojazd do waszej chaty teraz, ale domyślam się, że są dziury. Wiesz co? W ogóle, kurde, ja ogólnie powiem ci, że w Polsce mam wrażenie, że są dobre dosyć drogi. Czy to jest kontrowersyjna wypowiedź? Czy ja wiem? Znaczy wiesz, w niektórych miejscach... Nie na Śląsku, nie, ale bo Śląska jest git. Autostrady, te, które są wbudowane, są świeże, no to zwykle są okej, ale A4 to jest przecież drama, to jest ciągle tam jest jakiś remont. No jest, ale... No. Ale w miastach? No Kraków nie ma dobrych dróg, litości. Warszawa też nie ma jakichś rewelacyjnych, ma niezłe, ale tam bardzo często jedziesz. No jakbyś miał Lambo, to byś nie miał zderzaka, umówmy się. No pewnie tak, ale kurde... No nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma tragedii. Na przykład jak się jeździ po tutaj okolicznych czasami państwach dookoła nas, to wydawało mi się, na Słowacji na przykład jak byliśmy, że było o wiele gorzej na przykład. Okay. Na to, że jest mniejszy kraj dużo, nie? I w sensie pod względem jakby pieniężnym, tak nazwijmy. No. Powiedz mi, jak patrzysz na... Czy ty w ogóle patrzysz... Czy może raczej patrzysz, to jest złe pytanie, czy patrzyłeś na, jak zaczynałeś na innych twórców, na starych youtuberów i co z tego spoglądania brałeś sobie? No oczywiście, to wiesz, to zawsze powtarzam, że ja jestem widzem przede wszystkim na pierwszym miejscu, nie? Mhm. Wszystko, osiągnąłem całą wiedzę, którą oni przekazywali, zastanawiałem się zawsze, jak to zrobić lepiej. A kto cię głównie inspirował? Po prostu patrzysz na kogoś i zastanawiasz się, jakby można to zrobić lepiej, po prostu, no i po prostu to później robisz. No i tak to działa ogólnie. Wszyscy. Dosłownie. Ja śledziłem cały YouTube, bo jakby uważam, że muszę być jakby wiesz, w tym nurcie, który obecnie jest, a później zacząłem ja go troszeczkę już kierować nim i na którąś stronę go po prostu wiesz, przerzucać, nie? Ale najpierw trzeba było do niego dobiec, nie? No i musiałeś to śledzić wszystko. No tak. A masz teraz tak, że dalej wystarcza ci czasu na to, żeby oglądać, wiesz, właśnie YouTube'a i śledzić trendy? Czy ty, no bo teraz, wydaje mi się, że zwłaszcza z perspektywy kanałów ekipy, no to wy, mniej lub bardziej też kopiując to, co jest na zachodzie, tworzycie te trendy i ludzie wzorują się na was. To, że powstało tyle ekip, ja ich nie jestem w stanie zliczyć, ile ich teraz jest ich dużo. No to wiesz, jak teraz? No, wiesz co, niewiele jest kanałów, niewiele, właściwie to tak szczerze to jeden. No. Który oglądam, bo jest wyjątkowy, uważam, i ma gigantyczny potencjał, Czajnik. Okej, nie znam. No i to jest taka konkurencja, na którą patrzę i mówię, o ty, okej, fajnie. A to jakaś ekipa też? No tak, ale tak nie jest to tak wprost powiedziane, bo po prostu ziomal z ziomalami, nie? Okay. Ale to jest coś, na co czekałem długo, bo miałem takie wrażenie, że wiesz, na przykład odpowiedziałbym na twoje pytanie jeszcze jakiś czas temu, że w sumie to nie, że jakby jak oglądam, to w ogóle nie Polski, bo nie mam w Polsce się czymś inspirować, no bo bym musiał oglądać swoje własne filmy. No właśnie, a trochę głupio jednak, nie? Już je montowałeś, to już wiesz, co tam wystarczająco. Jest. Wystarczająco. Oczywiście śmieję się, ale no naprawdę, w sensie jest mało innowacyjnych projektów w Polsce na YouTubie, nie? W tej kategorii oczywiście, w której ja robię, czyli w rozrywce takiej typowej. Bardzo jest niewiele nowych rzeczy. Serio, brakuje i nic się nowego nie pojawia. Dużo też widzów się przeniosło na TikToka, jest o wiele łatwiejszy dla nich w przyswajaniu, więc jest trudniej na tym YouTubie i przez to też tych projektów jest o wiele mniej. No, więc bardzo jest niewiele tych kanałów. W sumie tak jak sobie teraz pomyślę, to właśnie jeden. Oczywiście od czasu do czasu śledzę jakieś tam kluczowe momenty i obserwuję cały czas. Mhm. Ale jeżeli pytasz o takie oglądanie, że od deski do deski oglądam film, to tylko ten jeden kanał. To muszę sprawdzić. Ale zagraniczny oglądam, no. Wiesz, to nie jest tak, że... Ostatnio tak się zastanawiałem, nie? Tak mi się nie chciało oglądać i mówię, nie Karol, to jest twój obowiązek. Masz oglądać te filmy. Po prostu, nie? Okay. To jest jakbyś, wiesz, zadanie domowe odrabiał, nie? W pracy. A myślałeś sobie już o tym, że jakaś część osób, no bo ekipa trwa już kilka lat, ty robisz już kilka lat i to zaczyna się robić na tyle dużo tego czasu, że jakaś część widzów po prostu razem z tobą dorasta. Nie? Ja to po raz pierwszy usłyszałem, jak właśnie Pasu do mnie był na rozmowie i on powiedział, że jak widzi komentarze, że ło, abstrahuje moja młodość, to on powiedział, ja jebie, kurwa, Jezus. No bo jak rozumiem, jemu to uświadamia, że jest już stary, nie? Że po prostu już trochę porobił. Czy ty masz coś takiego, czy to jest jeszcze nie ten okres i ci ludzie dopiero dorastają? Wiesz co? Obecnie, no tak, ogólnie nasi widzowie się z nami starzeją, więc to jest spoko, bo też jesteśmy w stanie dopasować content pod nich, a że on na początku był taki bardzo family friendly, to teraz już jest trochę mniej i to jest, to fajnie idzie w parze po prostu ze mną, że jest cały czas ze mną zgodne. Na przykład pod koniec Domu Ekipy już się męczyłem, nie? 3 ostatnie miesiące to już dla mnie nie było twórcze takie, fajne, że się spełniałem, tylko to już było odtwórcze. I po prostu już nadupcałem, żeby tylko skończyć, bo... A ludzie to czuli? Widziałeś to po komentarzach? Nie. Okej. Okay. Ale ja to czułem bardzo. Męczyłem się w tamtej konwencji po prostu. Ja już byłem głową 2 konwencje dalej, a dalej musiałem robić jeszcze tą, bo obiecałem, że zrobię ten rok, nie? No, ale później już z biegiem czasu, wiesz... No tak jak mówię, teraz na przykład mega mam swobodę, bo sobie robię po prostu co chcę, nie? I robię to najlepiej jak umiem i to wychodzi fajnie. Więc ludzie też się zestarzeli razem z nami, no i to do nich trafia po prostu teraz. No i tyle, więc też na przykład viewsy są mniejsze, bo znowu nie trafia to do tej młodej publiki, ale znowu dzięki GenZ być może będzie trochę bardziej, bo oni mają znowu taki content, że do tych najmłodszych. A był jakiś taki moment, w którym właśnie ta młodsza część publiczności przestała was oglądać? Czy to się działo, nie wiem, czy to było rozłożone w czasie? Bo faktycznie te wyświetlenia to jest taki łatwy dość wyznacznik, bo każdy to widzi. Myślę, że tak, wiesz, niektórzy się zestarzeli, jak starzejesz się, to troszkę już przestajesz się interesować tym, co mi się interesowałeś, jak byłeś trochę młodszy, więc część po prostu odeszła, część została i teraz, myślę, że teraz jest nam bardzo trudno uzyskać nowego widza młodego. Czyli, że jak, ciekawe, nie? Jakby ktoś chciał, wiesz, zainteresować się naszym kanałem, to myślę, że to są bardziej osoby 14+, a nie już 14-, że one się, ci najmłodsi już się nie zainteresują tak naszym kanałem, nie będą do końca wiedzieli, nie będzie ich to tak jarało. Prędzej ich będzie jarało ten projekt mój GenZ, nie? Bo tam są do nich kierowane treści, on jest tak robiony, żeby one były właśnie w taki sposób. A im starszy widz, tym trudniejszy, nie? Taki na przykład projekt Natsu, to ja zresztą jej to mówiłem, i że jak ona tam sobie to planowała i tam sobie gadaliśmy, ja mówię, trudny orzech bierzesz, nie? Że jakby ona chciała i chce celować w taki target 16+. I to jest bardzo trudne. A czemu to jest trudne? No bo to jest taki, wiesz, to są tacy zbuntowani nastolatki, nie? Najtrudniejszy target, no moim zdaniem. Bo oni się szybko nudzą, bardzo się szybko nudzą. I oni też już wychowali się na tym internecie, więc potrzebują dużego bodźca, żeby ich coś zainteresowało. Dlatego uważam, że oni teraz, to na przykład w tym projekcie Natsu, te dramy robią i tak dalej, bo to jest ten bodziec, który może ich zainteresować, ale to jest takie to strasznie krótkotrwałe, nie? Nie zgromadzisz community wokół czegoś takiego. No więc dlatego uważam, że najtrudniej jest zgromadzić taką publikę, nie? Dlatego na przykład jak robiliśmy GenZ, to tam na przykład był błąd na początku popełniony, bo te materiały były bardziej kierowane do widzów ekipy, czyli starszych, czyli naszych. Ja nie byłem świadomy tego, tak jeszcze samemu, że kurde, ten nasz widz się zestarzał i to nie są już te takie dzieci, nie? Tylko powiedzmy już nastolatki. No więc na początku GenZ tak było zrobione i później ja się zorientowałem, że to jest, że tak nie powinno być. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest, robimy sobie w sobie wewnętrzną konkurencję, jakby kolejną, no bo każdy z ekipowiczów może powiedzieć, że jest dla siebie już konkurencją, więc GenZ byłaby kolejną. A po drugie, mi jest bardzo ciężko w tym momencie zebrać nowych widzów, bo mam trudny target, więc dużo łatwiej będzie zrobić projekt, który będzie pod łatwiejszy target i on będzie zbierał widzów, nie? A czemu nie chcesz iść w dramę? Wkręcenie dram i po prostu wiesz. Nie wiem, co za pytanie, nie wiem, czy trzeba na nie odpowiadać? Nie, no wiesz, to... No czemu nie chcę? No nie wiem, uważam, że to... No nie wiem, jest głupie, czy co? A, jest głupie, okej, nie, no w porządku, wiesz. Ja też nigdy nie byłem... Nie jest mój vibe, ja lubię oczywiście sobie pośledzić, nie? No bo, widzisz. Ciekawego, no oczywiście, no. Wiesz, to jest dla mnie ciekawe wszystko, fajne, nie? Fajnie się tutaj zobaczyć, o, ktoś odwalił, o, ale odwalił, nie? Ale tam, wiesz, oczywiście internet teraz działa tak, że tydzień już nikt nie pamięta, nie? Ale ja wolę jakby stworzyć coś fajnego, co ludzie powiedzą, że to jest fajne, ale nie dlatego, że... No to stary, stworzyć dramę, wymyślić ją, zaprojektować, nie musisz być jej częścią. Wiesz co, myślałem o tym ogólnie, żeby zrobić coś takiego, ale ja też umiem uczyć się na błędach innych, no i na przykład Wibrochi zrobili, można powiedzieć, taką dramę, tylko że finał tego był taki, że trochę jakby na tym stracili, więc wydaje mi się, że... powiem ci tak, no. To jest takie, wydaje mi się, że trafne, że... Ludzie, widzowie lubią oglądać, jak wkręcasz kogoś, nie? Jak robisz jakiegoś takiego pranka, ale jak ich wkręcasz, to już im się to nie podoba. Oni nie chcą być wkręcani. Prawda. Jest bardzo cienka granica i jest ciężko zrobić to dobrze, żeby im się spodobało, że uwierzyliśmy, ale fajnie, że to jednak jest żart. No i dobrym przykładem z żartą są Wibrosi, którzy zrobili tą właśnie taką dramę z polityką, nie? Że miało być to żart. No i to nie wyszło, nie? Ale uważasz, że każdy, kto... kręci dramę wokół siebie albo uczestniczy w dramie, w końcu na tym straci? Nie. Okay. Wydaje mi się, że da się na tym budować w ogóle swoją postać, nie? Przecież oczywiście nie ujmując Marcinowi temu, co on teraz robi, no to postać Dubiela w głównej mierze do pewnego tam czasu, jak zaczął w Fejmie walczyć, no bo wtedy już to Fejm pociągnął i nie było już tych dram, chociaż wokół Marcina cały czas się coś tam dzieje, no to jego postać była głównie jakby na dramach. Cały czas była jakaś drama. I było tak, jest głośno Marcinie, bo była jakaś drama, później było cicho o Marcinie, nikt o nim nie gadał, później była znowu drama i znowu było głośno o Marcinie. Jakby na tym jego postać się wybiła. Więc da się na tym zbudować, nie? Okej. Okay. Powiedz mi, a myślisz sobie, bo dobra, dużo tu gadaliśmy o tym, że chcesz mieć więcej pieniędzy, żeby robić większe projekty, To ustaliliśmy. Ale myślałeś sobie kiedyś o tym, żeby się po prostu skaszować i... No i co wtedy? Wyjść? No i co? No, to ja pytam, czy myślałeś o tym, czy w ogóle nie? Czy chcesz pracować ile się da? No że myślałem, no wiesz, ale to tak wiesz, czy myślałeś o tym, żeby stary zniknąć? No, może ciekawa myśl przeszła przez myśl, no ale jakby nie wziąłeś jej pod uwagę, bo później stwierdziłeś, no ale dobra, to jest bez sensu, nie? Czemu? Ja myślałem o tym, żeby zniknąć. Żeby zniknąć, nie mieszkać tu, robić coś zupełnie innego. Sprzedawać pomidory na straganie w Chorwacji. Okej. No mi też przeszło przeźmieć parę razy, ale od razu sobie pomyślałem, nie, dobra, bez sensu. Okay. Więc czy się skeszować? No ale wiesz, już ustaliliśmy, że robię projekty, żeby mieć więcej kasy, żeby robić jeszcze większe projekty. Więc jak się skeszuję, no to co wtedy? Wyjdę z tych projektów, które robię, nie dokończę ich, więc co? Okay. Dobra, to z innej strony. Nie mam po co, więc nie. Jesteś idealnym przykładem na to, że tak nie masz, nie? Że nie jesteś człowiekiem, który teraz robi, żeby potem odpoczywać, tak? Że to dużo osób tak ma. Przecież na tym się de facto opiera cały system normalnego chodzenia do pracy. No bo pracujesz, żeby potem mieć emeryturę i nie pracować. No. Większość ludzi tak działa, nie? Więc zasadnym jest moje pytanie, czy ty jakkolwiek podobnie myślałeś? Czy po prostu kochasz robić i inaczej podchodzę do pracy, nie? No tak. Dla mnie praca to jakby ja nigdy, to bym powiedział, że nigdy nie pracowałem. Mhm. No, oprócz jak chodziłem do technikum, to zapraszałem ludzi na imprezy i później jeszcze jeden dzień w Żabce pracowałem. To oprócz tych dwóch epizodów, no to nigdy nie pracowałem, jakby tak podejść do pracy. No bo dla mnie to jest po prostu, wiesz, naprawdę gigantyczna zajawa. Ja cały czas jestem totalnie... Moja energia wokół tego, co się dzieje, wokół tego, co robimy, jest na zasadzie, ej, ale zajawa, wiesz, robimy to, bo to jest super projekt, bo mega bym chciał coś takiego spróbować, bo uważam, że to jest ciekawe i nie czuję w ogóle, żebym pracował tak, wiesz. Może te ostatnie 3 miesiące pierwszego domu ekipy, no to właśnie wtedy, co ci mówiłem przed chwilą, że to był taki okres, zmęczony, tak, że już musiałem to dokończyć, no to wtedy to czułem, że pracowałem i właśnie mi się to w ogóle nie podobało, nie? Takie na siłę, wiesz, żeby robić, żeby tylko zrobić. A jak tak, jak nie kręcisz, nie montujesz, nie jesteś na spotkaniu, a propos, nie wiem, spółki i nie jesteś na randce z Weroniką, to co robisz? Ogólnie myślę, bardzo dużo myślę. Ale to co, siedzisz, jest cicho i myślisz? I myślę. I o czym myślisz? Chodzę po domu w kółko. Aha. I myślę, rozkminiam. Ale rozkminiasz co, biznes, życie? Tak. No głównie kolejny projekt. Mhm. No naprawdę, w sensie, jak wygląda mój taki czas, nie? Na przykład jak ci mówiłem, że ja potrzebuję mieć taki dzień, żeby pobyć sam. No i co wtedy robię? No chodzę i myślę. Chodzę sobie po ogródku i myślę, nie? Rozkminiam sobie. Zastanawiam się. Czy na przykład, wiesz, jaki jest procent szans, że na przykład takie działanie spowoduje taki efekt, nie? Okay. Czy na przykład to był dobry ruch, nie? I sobie to wszystko analizuję, bardzo dużo analizuję, cały czas, nie? A jak na przykład jestem zmęczony myśleniem, sobie czytam książkę, to jest dla mnie taka forma takiego, wiesz, odpoczynku, bo o niczym wtedy nie myślę. Trochę jakbym medytował, nie? Czyli myślisz o tym, no bo chyba jak się medytuje, tak przynajmniej ja próbowałem. Ma się nie myśleć. Ma się nie myśleć, ale na przykład można myśleć, żeby oddychać tylko, tak? Mhm. No na przykład, nie? No to ja tak kiedyś próbowałem, ale chyba nie jest to dla mnie. Czemu? Nudne to było strasznie. Nudne to było, okej. Okay. Dla mnie czytanie książki jest ciekawsze, aha, a też mam wrażenie, że nie myślę wtedy. W sensie... Ogólnie jakby ja jestem taką osobą, że nie potrafię nic nie robić, nie? Więc... Zauważyłem. Więc jak właśnie nie jestem na randce z Werą, nie nagrywam, nie montuję, nie wiem, nie rozpisuję jakiegoś pomysłu, no to wtedy myślę, ale to myślenie też mnie męczy, więc żeby nie myśleć, to sobie czytam książkę i to jest dla mnie taka medytacja, nie? Albo właśnie oglądam jakiś filmik na YouTubie, ale to jest wtedy też takie pół w pół jestem w pracy. Wiadomo. Nawet jak, kurde, ja już jestem naprawdę tym... przesiąknięty tym pracowaniem, bo nawet jak jesteśmy na opku, to pierwsze co robię, to patrzę jak jest zorganizowany, zastanawiam się, co można zrobić lepiej, wow, gdzie są błędy i co jest zajebiste, bo na przykład okej, to zrobili mega tanio, a wygląda jakby było drogie, wiesz o co chodzi? I jakby pod tym względem, nie? Jak kiedyś pojechaliśmy na jakiś event, pamiętam, i to była jakaś niespodzianka dla mnie czy coś, to pierwsze co zrobiłem, to właśnie zapisałem sobie, że coś było zrobione tak, że mi to mega zapadło w pamięć, że zajebiście zrobione, na przykład coś w związku z eventem, wiesz. I dopiero później zacząłem się cieszyć, że o, w ogóle jesteśmy na evencie fajnym, nie? Więc no, tak do wszystkiego no, trochę... To dla mnie to jest taka... Wiesz, życie to jest taka dżungla, nie? I każdy z nas jest... trochę jest taka walka o przetrwanie, nie? I widzisz tam, jak kurde ten sąsiad buduje. Pierwszy raz widzisz w ogóle coś takiego, że da się tak zbudować. Mówisz, dobra, okay, zrobię tak samo, ale czemu on sobie, wiesz, nie pomoże tutaj jakimiś patykami? To ja jeszcze zrobię patyki i wymyśliłeś, stary, właśnie w tym momencie konstrukcję, wiesz, ściany z, tak jak teraz są, czyli jak to się nazywa, jak jest beton i pręty, żelbet. Konstrukcja, nie? Żelbet. No i taki żelbet można zrobić, patrząc na sąsiada, który po prostu stawia cegły, nie? Próbuję wejść w twoją głowę trochę i uświadomić sobie, jak to jest możliwe, ale może to też jest związane z tym, że po prostu masz tyle lat i jesteś tak wytrzymały, że nie musisz odpocząć. Tak odpocząć. Tak naprawdę, bo jak robisz rzeczy, które cię jarają, to nie musisz odpoczywać. Znam tę frazę, ja się z nią zgadzam, ale uważam, że ona działa też do pewnego momentu. No tak. Bo... I oczywiście każdy jest inny, nie? Ja tutaj, broń Boże, nie forsuję jakiejś swojej idei, nie? Tylko po prostu próbuję, wiesz, Jestem pod wrażeniem, to chcę ci powiedzieć. Jestem realnie pod wrażeniem. Wiesz, co mi dużo daje? Że jest bardzo dużo projektów, które są zupełnie inne od siebie i jeżeli miałbym robić jeden projekt cały czas, to na pewno by mnie to zmęczyło i pewnie, wiesz, byłby taki moment, że kurde, no zresztą jak było właśnie z projektem Dom Ekipy sezon pierwszy. Ale przez to, że teraz robię mnóstwo rzeczy, to nie mam czegoś takiego, wiesz, no, że jakby jest to cały czas ciekawe i cały czas chcę wracać, wiesz, ja się nie mogę doczekać, aż się zacznę uczyć do śmigłowca, nie? Po prostu nie mogę się doczekać, bo mnie to tak ciekawi. Chciałbym już wiedzieć te rzeczy, które mam wiedzieć na kolejne spotkanie z instruktorem, nie? Nie mogę się doczekać, aż nie wiem, teraz mamy znowu po tutaj naszym wywiadzie spotkanie biznesowe, nie mogę się doczekać, bo też to jest nowy projekt, który jest dla mnie mega, mega się jaram, że może on powstanie, wiesz o co chodzi? Okay. No. Czy jesteś generalnie zajarany? Tak, tak. No, staram się robić po prostu rzeczy, którymi się jarasz, bo wtedy to dużo łatwiej przychodzi, nie? I myślę, że to jest też ta odpowiedź na to pytanie, które ja zadałem nauczycielowi w podstawówce wtedy, no. Czy to w gimnazjum to już było, że po co my się tego uczymy, żeby nauczyć się, jak się uczyć. I ja odkryłem, jak się uczyć. Po prostu trzeba robić rzeczy, które cię jarają. Czyli nie uczysz się rzeczy, które cię nie jarają, bo ty się nigdy nie nauczysz. Bo jak się chcesz czegoś nauczyć, to musisz się naprawdę tym jarać. I wtedy nauczysz się tego o tak. Bardzo dobre. Wiesz, jestem pod wrażeniem i super, że mogliśmy pogadać, bo teraz jeszcze lepiej rozumiem, dlaczego tyle osób cię lubi. Wiesz, no ja nie jestem w stanie wejść teraz w buty, nie wiem, 15-latka i powiedzieć, że oglądam filmy wasze, no bo to już po prostu nie jest mój przedział wiekowy, ale myślę sobie, że gdybym miał tyle lat i słuchałbym, no bo ty pewnie te rzeczy podprogowo nawet przemytasz w swoich filmach, no nie? Że pokazujesz, że ci się chce, że można, że fajnie jest robić fajne rzeczy, nie? Że w pewnym sensie motywujesz, a motywacja to jest paskudna rzecz. Często, jeżeli jest sprzedana tak, wiesz, tak sprzedażowo, a często bardzo tak to wygląda, mam wrażenie, to wydaje mi się, że będąc właśnie dzieciakiem, no nie w gimnazjum, bo gimnazjów już nie ma, ale w podstawówce, czy gdzieś tam w liceum, w Polsce, czyli w kraju, który jest ciągle na dorobku, ciągle tutaj, wiesz, mamy ten kompleks zachodu, patrzenia na to, wiesz, jak tam dzieciaki mają w Stanach, nie? Że to wszystko po prostu u nas może kiedyś będzie wyglądało trochę lepiej. To rozumiem, że oglądanie filmów, które wy robicie, jest po prostu motywujące w pewnym sensie. I to, że w ekipie są różni ludzie i że macie lepsze i gorsze momenty, to też pewnie widać, no bo oczywiście ekipę ogląda się jak serial, tak? To jest po prostu jeden bardzo długi serial, który jest podzielony na sezony i gdzieś tam się utożsamiasz z każdym z członków mniej albo bardziej. To słuchając cię i tego, w jaki sposób ty myślisz, i widzę, że to po prostu musi z ciebie wypływać, bo nie wyobrażam sobie, żeby dało się robić tak długo rzeczy tak intensywnie, faktycznie nie widząc w tym sensu, tak jak ty widzisz, nie tylko kasy. To jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Wiesz co, no, mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo duża część naszego sukcesu, że moja droga była publiczna od samego początku i ludzie widzieli, że to wszystko zostało wypracowane ciężką pracą i to ich motywuje i to pokazuje im też, że to jest właśnie takie prawdziwe, że nie jest udawane, że to wszystko, wiesz, zostało zbudowane naprawdę własnymi rękami, nie? I nie zostało dane przez kogoś, nigdy nie dostaliśmy od nikogo tego wszystkiego, tylko naprawdę do tego doszliśmy krwią i potem własnym, nie? No i to jest taki efekt, wydaje mi się, że to powoduje taki wokół nas efekt takiej aureoli, że to dodaje, wiesz, o co chodzi, że gdyby tego nie było, gdyby ktoś robił takie same rzeczy, ale tak nagle wyskoczył, to jakby to by się nie sprawdziło, nie? Rozumiesz? Że to jest ten efekt auroli, który się utrzymuje nad nami, że przez to właśnie w jakim kraju żyjemy, że wiadomo, że tutaj ciężko jest samemu do czegoś dojść, nie? I zwykle często jak ktoś dochodzi, to nie do końca, często się słyszy takie historie, że ktoś jak dochodzi do czegoś, to raczej się mówi, że pewnie coś tam, pewnie sąsiad ukradnie. No, no często mówi, tak. Często są takie historie, a u nas jakby drogę masz od A do Z, która jest totalnie publiczna, totalnie jakby każdy ją zna, niczego nigdy nie ukrywaliśmy, wiesz, tak samo z kwestii pieniężnych, o zarobkach, nie baliśmy się bać, mówiliśmy zawsze wszystko, byliśmy 100% przejrzyści i transparentni i ludzie widzą, że no po prostu da się, nie? Że wiesz, możesz, kurde, ciężką pracą po prostu się osiągnąć. Na pewno trzeba dużo szczęścia, na pewno trzeba dobry moment, na pewno trzeba się wstrzelić, wiesz. No jest mnóstwo czynników, bez których by to nie wyszło, ale też nie można odebrać tego, że bez tej ciężkiej pracy no nie ma opcji, żeby w ogóle w 1% to wyszło, nie? Absolutnie, nie, to ciężka praca jest podstawą i dobrze, że to też po części pokazujecie, absolutnie się zgadzam. Stary, bardzo ci dziękuję, a na koniec... Już? No tak, muszę cię za chwilę puścić, a chcesz coś powiedzieć? No nie wiem, myślałem, że jeszcze sobie pogadamy chwilkę. Wiesz co, wydaje mi się, że ja chyba mam wszystko, w sensie wszystkie rzeczy, które miałem w głowie i które sobie wynotowałem, chyba cię o wszystkie rzeczy zapytałem, wiesz. No bo... dobra, a kiedy ty się w ogóle dowiedziałeś na przykład o ekipie, o mnie? Kiedy pierwszy raz usłyszałeś? Co było takim momentem? Przejmujemy YouTube. I jaki kontekst tego był? Aha, czyli tak? Tak. Czy od piosenki? Od piosenki. Okej. Tak mi się wydaje. Ale nie, to znaczy to jest, wiesz, moment, który pamiętam. Który pamiętasz, no. No i co? I jak na przykład rozmawiałeś ze swoimi kolegami z branży, to co wtedy o nas... mówiliście, czy na przykład, że o, kolejna ekipa, czy na przykład mieliście coś takiego, że kurde, oni są trochę inni niż reszta, czy... Nie, zastanawiam się tak po prostu, wiesz, jak na przykład to z waszej perspektywy, nie? Wiesz co, na pewno miałem świadomość tego, że wiesz, że to jest content dla dzieci. Mhm. Na pewno miałem wtedy od razu myśl, że to brzmi jak coś zajumane ze Stanów. No. Od Logana Paula? Nie od Logana Paula. Czy od tego drugiego? Wiesz co? Ta piosenka, tak. Piosenka? Ona brzmiała jakby była z któregoś z polów, no. A to nie, piosenka to w ogóle nie była w ogóle. Ale nie mówią o tym, że melodii, ale styl zrobienia takiego kawałka ekipowego brzmiał. Wygląda od razu jak coś, co zrobiliby... Czy ja wiem? No, ja mówię o swoim odczuciu. I to tak sobie przypominam też, wiesz, to już było chwilę temu. Więc wydaje mi się, bo tam była taka piosenka, jak on się nazywa, Logan Paul i ten drugi to był... Stary, tam to w ogóle był młyn straszny, nie? Ale tych dwóch braci, jak mieli na imię. Logan, Jake, właśnie, to Jake Paul miał piosenkę It's Everyday Bro. No. To wiem, że to chyba w tym podobnym okresie wyszło. To chyba te kawałki w podobnym okresie wyszły i dlatego mi się kojarzyły. Trochę jego wcześniej był wszedł, ale... No to tym bardziej. Bo jego na pewno widziałem. Gdzieś tam na YouTubie się pewnie pojawił. Więc wydaje mi się, że od razu mi się to skojarzyło, no bo wiesz, mamy paru chłopaków, mamy ekipę, mamy drogie fury, no ale nie tak drogie jak w Stanach, no bo wiadomo. Jednak to jakiś zwykły Mercedes chyba był, nie? Mój Mercedes. Ale taki, to nie było Lambo, oni mieli Lambo, nie? Oni mieli po prostu Lambo, I wiesz, i pomyślałem sobie, okej, w sensie, no dobra, no po prostu... Chłopaki ewidentnie próbują zrobić coś takiego w polskich realiach. I chyba nie miałem, wiesz, więcej myśli z tym związanych. Okay. Myślałem, że wiesz, po prostu to jest czysta inspiracja. Drugi moment, kiedy na przykład tak... kiedy sobie pomyślałeś, że to, co robimy, to jest coś dużego? Już tak... A nie, to od razu. Nie, to było dla mnie jasne, że to będzie coś dużego. Okej, ale wiesz... myślę bardziej w takiej kategorii, że pomyślałeś sobie... że... No nie wiem w sumie, co myślę. Od razu wiedziałem, że to będzie coś dużego, bo widziałem, że to są bardzo duże wyświetlenia w krótkim czasie. Wiedziałem, że nie jesteś starym youtuberem, tylko jesteś młody. Nie wiedziałem, że robiłeś YouTube'a długo, bo wiesz, o tych Pokémon Go to mnie nie interesowało nigdy, więc nie śledziłem, nie? Raczej myślałem, że jesteś ziomkiem, który dość szybko zaczął robić właśnie takie ekipowe rzeczy. Być może miałem myśl, że jesteście projektem stworzonym przez kogoś, bo wtedy trochę były takie czasy robienia jakichś takich projektów, że ktoś próbował tworzyć content, nie? Że to są aktorzy wymyśleni, wiesz, abstrahujemy i wtedy tych nieprzygotowanych, nie? Że to był taki czas, nie? Więc na pewno o tym myślałem, ale też krótko, bo to jak mówię, to nie był ten trop. Ale to, czy będziecie czymś dużym, to było dla mnie oczywiste, no bo wystarczyło, wiesz, spojrzeć na 10 ostatnich filmów, jakie tam są wyświetlenia i kiedy były dodane, nie? To było tak, no jasne, że to będzie, wiesz, nowy, dynamicznie rozwijający się kanał. Okej, a co teraz na przykład myślisz o nas? Jako o takim kolektywie całym? Teraz dla mnie najbardziej mnie ciekawi właśnie, dla mnie to, co się dzieje teraz jest najbardziej ciekawe, czyli tak, kiedy się pokłócicie, jak bardzo się pokłócicie, bo uważam, że to nastąpi, Po prostu to się musi wydarzyć w jakimś stopniu. Ja nie mówię, że wielkim, nie? Że tam po prostu skończycie w sądzie, ale bardzo się zdziwię, jeżeli wszystko się rozejdzie pokojowo. No. Czego ci życzę, ale się zdziwię, okej? Myślę sobie, że... Znaczy, jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem, że to tyle przetrwało, bo jednak faktycznie kilka osób zamkniętych w domu jako ekipa robiąca rzeczy, to jest coś mega unikatowego. I naprawdę wiem, że to jest... Bo to wiesz, wystarczy pooglądać telewizję, wystarczy pooglądać jakieś takie reality show, gdzie ludzie siedzą, wiesz, są pozamykani, jakiś Hotel Paradise, Big Brother i tak dalej. No, oni się od razu wszyscy rzucają sobie do gardeł, nie? No. Więc musi być w tym jakiś większy cel. Zwykle tym pierwszym, większym celem jest właśnie kasa, tak? Ktoś mówi, stary, możesz mieć teraz swoje fochy, ale możesz wyluzować ze swoimi fochami na rok, zarobić dużo pieniędzy i potem się będziesz foszył gdzie indziej, nie? Możesz wytrzymać z tą swoją dramą. Też patrząc na to, co robili pojedynczy duży youtuberzy, jak, nie wiem, Blowek, Rezi, Dubiel, znaczy powiedzmy, że bardziej z twojego pokolenia, no to mam wrażenie, że naprawdę głównie na twoich barkach to siedzi, że udało się to po prostu utrzymać, nie? Że właśnie ty masz taki etos pracy, jaki masz, nie poszedłeś w melanż, nie zacząłeś robić dziwnych rzeczy. Ale, że się ekipę udało utrzymać, tak? Tak. Okay. I ciebie. Po prostu. Wiesz, fakt, że nic wielkiego nie zdradzę, jak to, że bardzo często youtuberzy w pewnym momencie wpadają albo w narkotyki, albo w chlanie, albo po prostu w jakiś hazard i mają z tym problem, no każdy o tym wie. Bo to jest to samo, co się działo z gwiazdami rocka, to jest to samo, co się dzieje z popularnymi aktorami, to po prostu się dzieje. Duże pieniądze w krótkim czasie, obciążenie, stres. Wspominałeś o tym, że zaczynacie, że każdy się zaczyna w pewnym momencie bać. Okej, ja to stracę, a ja nie chcę tego stracić. To powoduje stres, to powoduje jakąś tam ucieczkę, nie? To jest... no oczywiście ogromna presja społeczna, krytyka ludzi, patrzenie w komentarze. Ty pewnie też dość szybko się nauczyłeś, że trzeba mieć dystans do komentarzy, no bo trzeba mieć dystans do komentarzy, inaczej się tego też nie da udźwignąć, bo zawsze będzie ktoś, kto będzie pisał, że jesteś, wiesz, że się skończyłeś, nie? Więc mnie mieszało się to tak naprawdę, wiesz, fakt, że nic nie mogłem, bo to jakby my żyjemy w osobnych YouTubach, nie? Wy jesteście, wiesz, jesteście innym uniwersum, jesteście uniwersum nowym, świeżym, młodym, który jest, wiesz, na fali wznoszącej. Ja de facto robię telewizję w internecie, nie? Jestem starym dziadem i jestem też sam i jakby, wiesz, to jest coś, co mi odpowiada. Więc wiedziałem, że za bardzo od was się nie jestem w stanie czegokolwiek nauczyć, jedynie co to mogę podpatrzeć, na przykład, wiesz, okej, jak bardzo dynamicznie obecnie musi być zmontowany film, żeby trafić na karty na czasie, nie? I to było takie... Wow, nie? Jakby jak za każdym razem, jak włączyłem coś waszego, nie klip, bo klipy to jest inna bajka, ale jak włączyłem, no po prostu odcinek, nie? To jak widziałem pierwsze 10 sekund, co tam się kurwa w montażu musi zadziać i wtedy potem się dowiedziałem, że właśnie chodzi o to, żeby się przez te pierwsze 5 sekund nikt nie wyłączył, tylko został i potem już leci. Potem za każdym razem to było takie wow, nic nie zrozumiałem z tych pierwszych 10 sekund, ale okej, jeżeli o to chodzi, to o to chodzi, w porządku, nie? No, więc to, no i oczywiście, wiesz co, tak na dobrą sprawę, więc wiedziałem, że te kolejne sezony ekipy się dzieją. Czasem coś włączyłem, żeby zobaczyć, że no okej, challenge to nie do końca jest moja rzecz, ale jesteście tam razem i ja bardziej patrzyłem zawsze na emocje, nie? Czy jak to, co jest nagrane, czy wy się tam dobrze bawicie, moim zdaniem. I faktycznie na przykład widziałem, porównując was do Teamu X, że tam dość szybko dało się odczuć, że tam się nikt dobrze nie bawi. Albo większość osób się po prostu nie da się. Nie jesteście aktorami. To nie jest tak, że na dłuższą metę jesteś w stanie ukryć, że po prostu chujowo tam jest, nie? Nie chcesz tam być. I co z tego, że dostajesz za to spore pieniądze, bo zakładam, że każdy z nich i u was po prostu zarabiacie świetne pieniądze. Nie ukryjesz, że ci się tu źle dzieje, nie? Że po prostu nie chcesz siedzieć w jednym pokoju z jakimś typem, nie chcesz robić tych challenge'ów i po prostu masz wszystkiego, kurwa, dość, nie? U was tego faktycznie nie było widać. To jest znowu ogromna zasługa. No i co? No i potem Wardęga, nie? Wardęga, Weronika. No dla mnie sprawa tutaj też taka, że na tyle, na ile Wardęga znam, nie znam go też dobrze, jakby wiesz, widzieliśmy się ostatnio 100 lat temu, że robienie komentarzy wymaga podkręcenia tematu wystarczająco mocno i rozmuchania tego w nieskończoność. No i tak. I potem jeszcze Buch. To, co się działo z Buchem, mnie zainteresowało, bo to jest... akurat tak? Bo wiesz co, bo tak, jak byłeś u Wojewódzkiego i potem się dowiedziałem, że zaczynacie coś robić razem i potem taka była kolejność, nie? Byłeś u Wojewódzkiego, potem byliście z ekipą zaczęliście robić coś z buchem i potem to się szybko klękło, no to dla mnie było też takie z biznesowego punktu widzenia ciekawe, nie? Że dlaczego dwa podmioty, wiesz, Wojewódzki cały czas chce być on top. No tak ma, tak, to jest jego styl kariery, prowadzenia, ja to szanuję, w sensie mogę go nie lubić, mogę uważać, że czasem po prostu dziwnie się prowadzi, ale to jest on, ma do tego pełne prawo, ale naprawdę jest jednym z bardzo nielicznych ludzi po 50 w tym kraju, którzy się nie boją rzeczy nowych i młodych, nie? No serio, to jakby inni dziennikarze by z wami gadali w taki sposób, no to jeszcze raz, to jak, skąd pomysł na nazwę kanału, nie? Tak by z wami gadali, nie? A to wy jesteście tacy fajni, nie? Jest mocny, on jest po prostu bardzo mocny i można go nie lubić, ale tego nie da się mu odmówić, więc bardzo mnie ciekawiło, w jaki sposób to jedno z drugim uda się pożenić, nie? Czyli właśnie was, to czego on potrzebował, dotarcia do młodych, wy byliście jego sposobem na dotarcie do młodych i z drugiej strony, co dla ciebie, czy dla was może być z tego... z tej koneksji może być pozytywne, nie? No jak widać się nie udało, ale było. Więc to też znowu, to są po prostu kolejne rzeczy, które gdzieś tam mi się przewijały, no i bo tak ciekaw byłem po prostu, wiesz, jak na przykład z twojej perspektywy to sobie wyglądało. No wiesz, ja w ogóle jak patrzę na siebie na YouTubie, to jestem mega szczęśliwy, że zacząłem to robić. Wiem, że zaczynałem to robić na początku, kiedy to się rozwijało, więc wiem, że wiesz, pierwsze 2 lata, kiedy robiąc Lekko Stronniczego byliśmy popularni, to było gówno niepopularność w kontekście tego, jak się teraz zaczyna robić coś popularnego. Ja nie twierdzę, broń Boże, nie twierdzę, że gdybyśmy teraz zaczęli to robić, to byśmy, wiesz, dobili do poziomu super popularnych youtuberów. Może tak, może nie, prawdopodobnie nie, ale myślę sobie, że fajnie było wtedy zaczynać. Fajnie jest zaczynać teraz, jeżeli się potrafi udźwignąć cały ten ciężar, który może na ciebie spaść, jeżeli ci się po prostu uda. Nie? I tak właśnie sobie myślę. Także wiesz, ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim tego, jak udaje wam się to spiąć, nie? I przy tych wszystkich rzeczach, które się udały, nie udały, przy tych dramach niewielu jednak, bo są ludzie, którzy ledwie zaczęli, to już wiesz, drama, nie? Przy tym, że ty to trzymasz, podobnie o tobie myślę trochę jak o Pasucie. Bez Pasuta, abstrahuję, by nigdy nie istnieli. Rozpadliby się po miesiącu. To macie podobnego, tylko że Pasut w pewnym momencie miał problem. Pewnie nie jeden, nie? A ty go nie masz, więc życzę ci, żebyś go nie miał, nie? Żebyś po prostu trzymał. A jeżeli będziesz czuł, że masz jakiś problem, to po prostu żebyś potrafił wyłączyć wszystko, jechać w pizdu na miesiąc na wakacje, wiesz, wyłączyć wszystkie telefony, nie mówić nic nikomu i wrócić, a nie, wiesz... odpiąć wrotki i pójść w jakiś dziwny melanż, którego nie ogarniasz. Myślę sobie czasem o tym kiedyś właśnie, czy tak mnie odklei. Wydaje mi się, że nie. Ja jestem bardzo, wiesz, osobą, która jak sobie coś postanowię, to jestem uparty po prostu i pod tym względem też, nie? Ja nie piję alkoholu od 8 lat i wynika to tylko i wyłącznie z mojej upartości, w sensie, bo skracając to maksymalnie, stwierdziłem, że nie znam osoby, która nie pije alkoholu i jest dziadkiem. W sumie mógłbym taką być, tak dla beki sobie kiedyś stwierdziłem. A, że nie znasz dziadka, który nie pije alkoholu. Tak. Okay. I dla beki stwierdziłem, że mógłbym być taką osobą, okay. A jak już się podjąłem tego, no to samemu wewnętrznie będzie mi głupio przed sobą się poddać, więc muszę jakby w tym być. Więc taką jestem osobą ogólnie, tak może to mnie przedstawić. Więc ogólnie myślę o tym często właśnie, czy jakoś mnie pod tym względem odklei, ale wydaje mi się, że... Ja mam nadzieję, że cię nie odklei. Że nie, bo też już... Kurde, jednak mam 26 lat. To już nie jest 22, nie jest też 18, wiadomo, nie jest 30, to jeszcze masz większą głowę na karku, ale... Po 30 już nie ma życia. Ale generalnie, wiesz, my też przeżyliśmy już, powiedzmy, swoje, mimo że w takim młodym wieku, zrobiliśmy już dużo rzeczy, więc wydaje mi się, że mój wiek jest zaniżony, jak na moją osobę, powiedzmy, i... i jestem jednak rozsądny w tym wszystkim. No i że dzięki temu, powiedzmy, jeżeli miałoby się to stać, to wydaje mi się, że to już by się stało, nie? Nie wiadomo. Myślisz? Bo ja nie chcę tutaj, wiesz, uprawiać taniej psychologii, co często robię, ale odporność psychiczna to jest też jak guma, nie? Możesz ją rozciągnąć 1000 razy, a ona strzeli za 1001. tą gumę, nie? I to jest tak, że wiesz, twoje pokolenie i pokolenie jeszcze młodsze macie dużo większą świadomość tego, że trzeba o siebie dbać, że trzeba na siebie uważać, bo praca to nie wszystko, bo kariera to nie wszystko i wiesz. A z kolei moje pokolenie patrzy na tych starszych, którzy się pozajeżdżali, no nie? I wiesz, i nagle sobie myślisz, okej, co chciałeś osiągnąć? W sensie, chciałeś osiągnąć super karierę i równocześnie się zajechałeś, zostałeś ćpunem alkoholikiem? No chyba nie. No nie? Że fajnie jest znaleźć jakiś taki balans w tym wszystkim. A to, że masz 20, 25, 30 lat, to i ten sam poziom stresu, na przykład, który niesiesz codziennie, będzie inaczej oddziaływał na twoją psychikę. No ale chyba właśnie z wiekiem, chyba jakoś tak człowiek jest taki, bo już twardszy, już tak, nie? Tak nie działa? Nie robi się twardszy, robi się bardziej zmęczony, moim zdaniem, robi się bardziej zmęczony. Fizycznie. Psychicznie też. Robi się bardziej zatwardziały, nie twardszy. Robi się taki, że na przykład już nie da się przekonać do czegoś. Mhm. Stary, spróbuj przekonać do swojej racji 40-latka albo 50-latka. Spróbuj go wyjąć z jego przekonań, w których on już obrósł, wiesz, okopał się i uważa, że taka jest rzeczywistość. Spróbuj wyciągnąć takiego człowieka. 20-latka jesteś w stanie przekonać. Powiesz mu, stary, jesteś młody jeszcze, wiesz, ta osoba zacznie mieć nowe doświadczenia, zobaczy, że moneta ma drugą stronę, no nie? Będzie patrzyć na ten świat i powie sobie okej, nie? Jest bardzo często takie powiedzenie, że wiesz, kto za młodu korwinistą nie był, to ten, wiesz, nie wie coś tam. No bo tak jest, że dzieciaki najpierw, wiesz, patrzą na przykład na ten świat polityki, patrzą w taki sposób, myślą sobie, tak, małe podatki, wolność, ja to chcę. Potem dorastają, myślą sobie, Jezus Maria, byłem kucem za dzieciaka, Boże, jaki głupi, nie? No. Im jesteś starszy, tym jak już te decyzje, które podjąłeś w życiu, zainwestowałeś w nie czas, przekonania, pieniądze, cokolwiek, boisz się już z nich wycofać. Po prostu coraz bardziej się boisz. Ty jesteś absolutnie jeszcze przed tym momentem, żeby wiesz. Ale też 26 to już jest czas, w którym no po prostu rzeczy zaczynają być na stałe. Wiesz, no, tak. Rzeczy zaczynają być na stałe. Kiedy puszczasz to? Ten program? No w niedzielę chciałem puścić. Przyszłą niedzielę? Tą niedzielę. No a jak? No po co trzymać? A co? No, bo bym ci mógł coś zdradzić, a tak to nie zdradzę. No to dawaj, to przetrzymam do kolejnej niedzieli, jak coś chcesz zdradzić. Ale to nie wiem, czy aż takie, no to zobaczymy. Ale w każdym razie w przyszłą niedzielę, w sobotę właściwie i niedzielę wrzucamy film, że się z Werą przeprowadziliśmy już do wspólnego domu we dwójkę, więc a propos stałych rzeczy, no to rzeczywiście tak, to jest ten moment. I już tylko... W Krakowie. Tak. No bo... to nie jest tajemnica, że każdy z ekipy już szuka sobie swojego miejsca, ale przyszły weekend wrzucamy, więc nie wiem, kiedy wrzucisz, to zobaczymy. W takim razie w domu już nie mieszka nikt? W tym momencie dom ekipy ma 3 części. W pierwszej nie mieszka już nikt, w drugiej i w trzeciej jeszcze mieszkają wszyscy. Dom jest do 12 sierpnia. Bo to jest wynajmowany dom. Albo do końca do 12 sierpnia chyba. No. Początek sierpnia albo koniec lipca wtedy, tak, wynajmowany, Okej. No dobra, no i co teraz? No nie jest zarąbiście, stary, już wiesz, nikt nic nie mówi, wchodzisz w majteczkach, wiesz, na dół, albo i bez majteczek i jest stary chill, nie? Nikt mi nie przeszkadza, wiesz. Wcześniej też, na przykład, nie wiem, na dole ktoś nagrywał, to Wera musiała u nas w pokoju być, mnie to strasznie wkurzało, że Wera jest u mnie w pokoju ze swoją asystentką i coś robią, wiesz o co chodzi. A teraz mamy tak, mamy pokój do spania, to jest pokój do spania, ona ma swój pokój, swoje biuro, ja mam swoje biuro, coś tam robią, co idą tam robić, mam spokój. Także jest mega chillowa w ogóle, zarąbiście. Ja się jaram. Na jeszcze większym zadupiu, jeszcze ciężej do nas dojechać. Czyli dom, tak? Dom. Jeszcze ciężej do nas dojechać. Mamy taki taras, który jest zbudowany z muru 5-metrowego. Jezus. Możemy być na tarasie nago, nie widać nas z żadnej strony. Ja słyszałem, że w byciu nago na zewnątrz chodzi o to, żeby ktoś widział. Chyba, że jesteś influencerem. Wtedy już nie. Chyba, że jesteś influencerem z 25-centymetrowym penisem. To wtedy w ogóle, już tak. To wtedy wyjebane, nie? Wtedy jak kupujesz długie spodenki, to sięgają ci do kostek. No, ale nie, no ogólnie, wiesz, no... Już miesiąc, w sumie nie wiem, czy możemy mówić, bo nie wiem, jak ustaliliśmy z Werą. Już jakiś czas mieszkamy sobie tam, no i No i jest, jest o wiele większy taki, swoboda jest po prostu, nie? Spokój i swoboda niż mieszkaniem z innymi. Nie boisz się, że to wszystko zmieni w twoim nagrywaniu? Nie, bo ja już nagrywanie zmieniłem pod to. Jakby cały sezon został zaplanowany tak, że niezależnie od tego, jak się potoczą losy mieszkaniowe, no to nie ma to znaczenia, bo my teraz mamy sezon wyjazdowy, więc wokół tego jest, wokół tego są nagrywki. A do tego nie potrzebujemy mieszkać wspólnie. A nie boisz się tego, że teraz się zaczyna na serię związek? Nawet nie, że się boję, wręcz cieszę. Fajnie. Fajnie, fajnie. No, nigdy nie miałem takiej okazji, żeby mieszkać jakby z kimś tylko we dwójkę. Okay. Zawsze to było jak na kolonii, więc... taką bosminę jak, stary, nie wiesz, co mówisz. Nie, ja jestem w związku z moją żoną stary od drugiej klasy liceum. Nie, mówię ci, cieszę się, fajnie, fajnie, coś nowego, nie? Okay. Jeszcze powiedzmy na takim etapie. Ja nie jestem wojewódzki, spokojnie. Nie, ja ci nie każę mówić, kurwa, nie wiesz, co robić. Nie, ja mam jeszcze dobrze. Dobrze, mam nadzieję, że no i widzisz, no to nie boję się w ogóle, bardziej się cieszę. Super. Bo... wydaje mi się też, że dużo problemów, które były, nam się teraz rozwiązało. Jak zamieszkaliśmy razem, okazało się, że nam się lepiej żyje ze sobą, jak mieszkamy tylko we dwójkę, niż jak mieszkaliśmy z innymi. No ma to sens. I być może po prostu część rzeczy, no na przykład to, nie? Wera chciała coś robić, nagrywać, nie miała gdzie, musiała w pokoju, mnie to wkurzało. Wiesz, o co chodzi? Ja muszę mieć swoją przestrzeń, muszę mieć swój skącik, do którego mi nikt nie wchodzi i mam tam cicho. Tam tak nie było, no więc wiesz, teraz... Po prostu jest swobodniej, nie? Super, super. To ja trzymam kciuki. Życzę powodzenia. Dziękuję. Żeby było dobrze. Życzę w takim razie. Ile już wy jesteście małżeństwem? Od 2011. Kurwa. Kłóciliśmy się w zeszłym roku. Serio, kłóciłem się z Karoliną w zeszłym roku. Od którego roku jestem prawie pewien? Nie, jestem pewien. Od 2011 roku, czyli 11 lat. A no jesteśmy razem z 18. O. Więc... długo. No i kiedy znowu ty planujesz potomka? Nie, nie planuję potomka. Nie planujesz? Nie planuję. Czyli nie chcesz zostać nieśmiertelnym? Ni chuja. Chcesz umrzeć. Ja kocham śmiertelność. Czyli uważam, po prostu chcesz umrzeć. Ja uważam, że śmierć jest niezaprzeczalną, immanentną absolutnie częścią życia. Trzeba umrzeć. Ja jakby się dało, to bym nie chciał umrzeć. No widzisz, a ja się cieszę, że umrę. Tak? Pewnego dnia. Nie chciałbym umrzeć teraz, ani za tydzień, ani za miesiąc. Ale nie chciałbym być nieśmiertelny. O, na pewno nie. O nie. Nie. To nie dla mnie. Proszę cię. Nie. Ja się cieszę, jak się rzeczy kończą. Cieszę się, jak się zaczynają, ale cieszę się, jak się kończą. No ale koniec rzeczy jest zawsze trochę straszny. Bo to jest niewiadoma, nie? Zawsze ludzie się boją nowych rzeczy, a koniec pewien to oznacza też początek czegoś innego. A to z kolei... jest czymś nieznajomym i to jest straszne zawsze trochę. Ja się cieszę, że się rzeczy kończą. Czasem. Czasem cieszę się. Czasem się boję, ale generalnie rzecz biorąc ja lubię to, że coś ma, to co ma początek musi mieć swój koniec. Bo to mi po prostu daje taką świadomość tego, że życie po prostu jest niepowtarzalne. Jakbyśmy byli nieśmiertelni, stary, to wszyscy by robili wszystko, wiesz o co chodzi. Jakby nic nie miałoby żadnego znaczenia, bo mógłbyś robić zawsze wszystko wszędzie. No bo jesteś nieśmiertelny, nie? Jak zrobisz to, to zrobisz coś innego, nie? Skoczysz na główkę, skoczysz na nóżki, wiesz. Będziesz się uczył grać w kosza, będziesz się uczył grać w golfa. No w sumie tak. A to, że umrzesz, daje ci... No to, że wiesz, to, że masz też oczywiście momenty w swoim życiu. Jesteś młodszy, jesteś trochę starszy, masz 30, wiesz, zaczyna ci coś boleć, nie? Wiesz, wstajesz rano, myślisz sobie, o Jezu, jestem najebany, a nie, to tylko mnie łupnęło w krzyżu. To jest dla mnie, wiesz, to sprawia, że życie człowieka jest fajne, tak, po prostu. To sprawia, że życie jest piękne, nie? Wiesz, jesteś z kimś, ktoś cię rzuca, robisz biznes, on się udaje, on się nie udaje, wiesz, masz swój pik. Pik można mieć jeden, umówmy się, no bo to jest pik. No nie, oczywiście nie wiesz, czy ten pik, który obecnie miałeś, to jest ten twój największy, ale jak już jesteś po karierze, to mówisz sobie, czyli to był mój największy sukces. I on zawsze jest jeden, no bo jest największy. Więc dla mnie, wiesz, to wszystko skleja się w piękną całość. Okej, ma to sens. Tą boomerską puentą proponuję zakończyć naszą rozmowę. Bardzo ci, Karol, dziękuję. To naprawdę była ogromna przyjemność. Wierzę w to, że powtórzymy to za jakiś czas. Zrobimy update. No będzie ciekawie, nie? Tak, zrobimy update, zobaczymy, co się zmieniło, no. Wiesz, powiesz, myślę, że masz trójkę dzieci. Wiesz, teraz też jest taki bardzo jednak ważny i przełomowy moment, nie? No. Bo jednak to będzie weryfikacja tak naprawdę grupy, jeśli chodzi o ludzi, nie? Wiesz, każdy będzie mieszkał osobno, więc to jest oczywiście, taki tak. ciekawy, przełomowy moment. Fajnie będzie o tym za jakiś czas na pewno pogadać, nie? To ja zapraszam. Ja zapraszam absolutnie. Dzięki bardzo, na pewno wpadnę. Z Krakowa nie jest aż tak daleko, a drogi robią coraz lepsze, ale na sam koniec to pytanie, które zadaję zawsze. Jakbyś mógł spotkać siebie, 15-latka, to co byś sobie powiedział? Co bym sobie powiedział jako 15-latka? Kurde, wiesz, że powiedziałbym tak. Rób tylko to, co robisz po prostu. No i tyle. I tyle. No. Super. Bardzo pięknie dziękuję. Dzięki.